Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy zaczynać. Daria Abramowicz. Mówi wam to coś? Daria Abramowicz, czyli psycholożka sportowa. Dzięki Idze Świątek cały świat poznał jej imię i nazwisko. I datę urodzenia. I datę urodzenia. Pytaliśmy się oczywiście, jakie udziały ma w Chelsea ze względu na nazwisko. I nie mogliśmy pominąć wątku, który nas zawsze interesował, czy większość psychologów, która wybiera się na studia psychologiczne, ma problemy sama ze sobą. Będzie także o żeglarstwie, o spadaniu z przyczepy w Pucku i wiele innych super ciekawych tematów. Porozmawiamy również o Pawle Fajtku i Magdzie Linet, ale to jest tylko 10% tematów, które poruszyliśmy z Darią Abramowicz, która jest niesamowita. Dowiecie się też, czy sport ma przyszłość. I czy w ogóle w sporcie będą sportowcy, ludzie. Zapraszamy. Wywiadowcy Podcast. Łukasz ma dobre pierwsze pytanie. Wygrał dzisiaj konkurencję, bo okay. To zawsze... Macie kontest? Tak, tak. Dobrze. Wiesz co, nie mogliśmy inaczej zacząć rozmowy od tego, jakie masz udziały w Chelsea. No, dużo jest tych powiązań z nazwiskiem. Są też takie mniej nadające się do poruszania w przestrzeni publicznej, bo dotyczą jakiejś tam rosyjskiej oligarchii, niekoniecznie czysto sportowego kontekstu. Dlatego się pytałem. Ale zdarzyło mi się kiedyś zjeść kolację podczas meczu, to był bodajże finał którejś Ligi Mistrzów, na koszt restauracji, bo się okazało, że mam tak właśnie na nazwisko. Tylko pokazałam, mignęłam dowodem osobistym właścicielowi, który tam akurat był, to był to dobry powód do tego, żeby troszkę skorzystać. Udziałów niestety nie mam żadnych. Można. A może to i dobrze. Bo potem nie musisz się przyznawać do udziału oficjalnie. Z tym się wiążą. Spokojnie, wiesz, my tylko tak podpytaliśmy. Rozumiemy, że nie jesteś z tych Abramowiczów. Nie jestem z tych, to rozumiem, że jest to pytanie, które wygrało konkurs. Wygrało konkurs. Wygrało. Gratulujemy zwycięzcy. Tak jest. No trochę oczywiście żałujemy, że nie jesteś z tych Abramowiczów, ale może to dobrze. Może to dobrze. Że spokojnie się żyje. Ale myślę, tak. Że jeszcze parę drzwi otworzysz tym nazwiskiem, jeżeli ktoś skojarzy. Mam ogromną nadzieję, że jeżeli to nazwisko będzie gdzieś się otwierało drzwi i się kojarzyło, to z jakością w tym, co robię i raczej z moim dorobkiem. I Roman Abramowicz zje jakąś kolację, ponieważ będzie ktoś myślał, że jest z tych Abramowiczów od Darii. Powiem wam, że aż tak wysoko nie aspiruję, ale wystarczy mi takim moim małym matriksie, żeby się kojarzyło z dobrą robotą, którą wykonuję. Moje pytanie przegrało, ale jest bardziej merytoryczne. Okej. Czy w ogóle wiesz, czy coś tam słyszałaś o tym, kto pierwszy wprowadził psychologa do polskiego sportu zawodowego, drużynowego? Nie wiem. I prawdopodobnie niektórzy słuchając tej rozmowy będą mogli powiedzieć, że dopisują sobie do listy czegoś, czego nie wiem. Ale spróbuję ale trochę dziwne, gdybyś wiedziała. No. Że mogłoby to być szermierka albo wioślarstwo? Nie, jako sport drużynowy powiedziałeś, czyli jakaś gra. Może Wagner? Blisko, tak. Blisko, to był... Czyli jeszcze coś o sporcie wiem, tak generalnie. Tak. To był Jacek Gmoch, na początku lat 70. Prowadził polską reprezentację i jako pierwszy, on był, jest znany z tego, Jacek Gmoch, że podszedł do sportu naukowo jako jeden z pierwszych. Bardzo taki silny zwolennik empirii, tak, tak. Tak. I zatrudnił panią psycholog, uwaga, panią psycholog. Rewolucyjne wręcz, tak. Powiedziałabym. Dla swojej reprezentacji. To dziś jest rewolucyjne, kiedy w piłce nożnej pojawia się psycholog kobieta w zespole. Między innymi w reprezentacji Anglii jest to kobieta. W Legii też była pani psycholog. Była przez jakiś czas w Lechii, Gdańsk przez jakiś czas też. I rzeczywiście za każdym razem to są pewnego, szczególnie w piłce nożnej, takim bardzo silnym, zmaskulinizowanym środowisku, są to pewnego rodzaju wyzwania. Ale wyobraź sobie, rewolucja. Co się działo 50 lat temu. No tak, dokładnie mówię, rewolucja, absolutnie. I piłkarze byli inni, i świat był inny. Krótko mówiąc, nie do końca się udała ta współpraca. Nie dziwi mnie to właściwie. Nie dziwicie dlaczego?
No właśnie dlatego, że pewnie byłaby to rewolucja kompletnie oddalona od ówczesnej mentalności jakiegoś komponentu kulturowego, który funkcjonował w polskim sporcie, jeszcze tym bardziej pozostającym pod wpływem wschodnioeuropejskim, mówiąc oględnie, czyli sowieckim, mocno, mocno komunistycznych wzorców z Rosji. Więc to dzisiaj trenerzy, którzy są już pokolenie, czy nawet dwa dalej, mają takie przekonanie często, zresztą nie tylko trenerzy, osoby zarządzające sportem, rodzice, czasami sami zawodnicy, że nie potrzebują psychologa, czy to nie jest dobry pomysł, bo nie mam w drużynie wariatów, to cytat z Franciszka Smudy, czy bo nie, bo to znaczy, że mam jakiś problem i w jakiś sposób jestem ułomny. No to jeśli pomyślimy o tym, co mogło się dziać 50 lat temu, wspomniałam o tej silnie zmaskulinizowanej dyscyplinie pod takim kątem też kulturowym, nie dziwi mnie to właśnie dlatego. Ale wiesz, tak właśnie. Skupili się głównie na podrywaniu, no, podrywaniu pani psycholog. Tak, oczywiście, zachowanie, się z tych testów. Zachowanie granic. Jeszcze, wiecie, jest jeszcze jedna kwestia, znaczy w ogóle ówczesna wiedza psychologiczna też była na zupełnie innym poziomie. Dzisiaj już jednak dysponujemy i większą baterią narzędzi, też empirii, która temu towarzyszy. Łatwiej jest też mimo wszystko zbudować autorytet. Znowu świadomość społeczna też tej roli psychologii też powoduje, że punkt startowy jest nieco lepszy, choć absolutnie zdarzają się, w cudzysłowie, kreślę znak w powietrzu, zdarzają się bitwy toczone o ten autorytet też, absolutnie. Mniej lub bardziej oczywiście, bo psycholog co do zasady no nie toczy jakichś wielkich bitew, bo nie taka jest jego rola, ale są to wyzwania z tym związane, więc znowu tych kilkadziesiąt lat temu przy tym innym poziomie wiedzy, innym kontekście kulturowym, innym postrzeganiu samej roli nauki w sporcie, no to musiał być kosmos. Jacek Gmoch był postrzegany wtedy jako wariat. Piłkarzom bardzo się podobał ten pomysł, tylko zupełnie z innych względów. Wchodzili w każde wykresy, w badania, ale ogólnie kończyło się to zwykle najprostszym podrywaniem, no, tak naprawdę. Tak, ale to tak. Świetnie, bo myśmy napisali książkę z Jackiem Gmochem, najlepszy trener na świecie, mhm. I sporo z nim o tym rozmawialiśmy, więc opowiadał, że oni ściągali od siebie te testy. Całe życie było w pewnym sensie, grupy do pewnego stopnia pewnie zbudowane wokół tego w pewnym momencie. Tak, leitmotiv to był. Oczywiście i pamiętam, jak pan Jacek to podsumował. Głąby nie dorośli. A ty miałaś takie też problemy na jakimś początku przynajmniej? Nie miałam. Czyli zmieniło się. Takie problemy ciągle, problemy, wyzwania ciągle się zdarzają. Ale nie takie damsko-męskie? Zdarzają się. Zdarzają się. Jakby atrakcyjności, przekraczania granic pod tym względem, absolutnie to się zdarza. Także i w psychoterapii, w psychologii wykonania, czyli chociażby w sportowej. Znowu wiedząc i będąc bogatszym doświadczenia tych chociażby kilkudziesięciu lat rozwoju psychologii w Polsce, na studiach się o tym więcej mówi, przygotowuje się troszeczkę studentów też na to, że coś takiego może się pojawić, to jest jeden z elementów pracy i wówczas co zrobić, aby te granice utrzymać, wyznaczyć je odpowiednio na samym początku, więc to z jednej strony, z drugiej strony ja nawet jak na psychologa sportowego jestem bardzo dyrektywna w pracy. Bywam też nie. Używam tego jako narzędzia. I tak się to toczyło także z tego powodu do tej pory, że mimo młodego wieku też, ktoś się śmiał ostatnio, że ktoś mi napisał po Rolandzie, teraz wszyscy już wiedzą, jaka jesteś stara, bo w telewizji powiedzieli publicznie, ile masz lat, bo z powodu urodzin w dniu finału. Ale ponieważ jestem młoda, i byłam, kiedy zaczynałam, tym bardziej, to wiedziałam, że muszę na to położyć odpowiedni nacisk. Że muszę do tego przywiązać wagę, żeby taka sytuacja chociażby się nie zdarzyła. Z jednej strony oczywiście mówię tutaj o komponencie atrakcyjności, czy damsko-męskim, ale też z drugiej strony o tym, że w ogóle praca nad budową autorytetu na pewno miała duże znaczenie. No bo każdy mógł powiedzieć, że co ona taka młodziutka, co ona tam wie? I co tutaj, przeżyła do tej pory, żeby mi mówić, jak ja mam żyć. I tu dzień dobry, i co przeżyła, nie? To jakby 27 lat doświadczenia w sporcie, nie chodzi piechotą i nie bierze się znikąd i też takich doświadczeń, które zdecydowanie musiałam przepracować, żeby one mogły być kapitałem, a nie
obciążeniem. I bardzo często dzieje się tak, że zawodnicy mówią na pewnym etapie: pani Dario, mówię to pani, bo pani rzeczywiście to rozumie, bo pani to przeżywała, czy rozumie pani sport? No tak, tak, rzeczywiście tak jest. Sporo tego było i na pewno to pomaga też w budowaniu autorytetu. I teraz Daria aż się rozbiera z tego tak. wszystkiego. Ale spokojnie. Ciepło to u was. Ale bardzo? Spokojnie. Nie rozebrała się całkowicie, autorytet cały czas jest. Podtrzymany. Tak jest. Ale czy są tacy sportowcy, czy takich spotkałaś, bo to jest inna sprawa, że przecież wszystkich nie spotkałaś i z wszystkimi nie pracowałaś jeszcze i nie będziesz pracować, którzy absolutnie według ciebie, psychologa, nie potrzebują pracy z psychologiem? Tak, znam. Absolutnie znam takich, którzy w warunkach rywalizacji sportowych funkcjonują świetnie. Na bardzo wysokim poziomie. Ale i na czy mogliby jeszcze świetniej na przykład spotkania z tobą, nie? Nie wiem, czy na przykład po spotkaniu ze mną, ale to jest oczywiście takie pytanie do dyskusji bardzo płynnej, powiedziałabym, takiej mało konkretnej, no bo pewnie każdy z nas ma przestrzeń do rozwoju. Rafa Nadal, Ben Ainslie, najbardziej utytułowany brytyjski żeglarz, czy inni, którzy teraz mi gdzieś tam przemykają przez głowę, pewnie taką przestrzeń do rozwoju też mają. Wczoraj Rafa przegrał z Dominikiem Thiemem w Mastersie 6-7, 6-7 i ewidentnie był bardzo taki zniecierpliwiony. Pojawiało się w jego grze sporo błędów, dużo więcej niż zazwyczaj niewymuszonych. Nie w swoim stylu. No i jakby wiemy, że on nie przypada za graniem w hali, szczególnie na twardej nawierzchni, ale na pewno przecież można byłoby pracować nad tym, żeby takie sytuacje się nie zdarzały, więc zawsze jakaś przestrzeń jest. Ale jednym aspektem i jedną kwestią będzie to, czy sportowiec, nazwijmy to, potrzebuje pracy takiej psychologicznej po to, żeby w tych warunkach rywalizacji osiągnąć sobie swój optymalny potencjał, go zrealizować. A drugą sprawą będzie, czy nie jest trochę tak, że każdy z nas też ma przestrzeń do rozwoju osobistego i do takiej pracy czysto ludzkiej. A sportowiec to jest przede wszystkim człowiek, więc myślę, że też pracy nie warto jest tak ograniczać nad różnymi innymi aspektami funkcjonowania. Czasami relacje, czasami budowanie, nie wiem, asertywności chociażby, czy jakby kształtowanie pewnej inteligencji emocjonalnej, co niekoniecznie tam wtedy, kiedy się bijemy na wojnie sportowej, musi mieć znaczenie, ale jednak wtedy, kiedy schodzi się z kortu, z wody czy z boiska, to już jest ważniejsze. Ale ty możesz powiedzieć na przykład, kto nie potrzebuje pracy z psychologiem z tych sportowców, których spotkałaś, czy nie wypada? Nie chciałabym, bo nie przepadam za takimi spekulacjami, za wróżeniem z fusów. Poza tym może to się zmienić. Poza tym to się zawsze może zmienić, tak jest. No, nasz mistrz WFC Jan Błachowicz nie pracuje z psychologiem. Ale jest bardzo otwarty i bardzo dużo o tym aspekcie mówi i bardzo dużo czyta. I ma naprawdę fajny, taki słyszalny nawet z przestrzeni publicznej wgląd w swój sport i w siebie, więc proszę, mamy. Gość ma dużo zasobów, fajnie. Tak, tak. No, niewykluczone, że skorzysta z tego, z takiej pomocy na jakimś etapie swojej kariery. Zobaczymy. Jeżeli poczuje, że jest mu to do czegoś potrzebne, jeżeli jest sobie to z czymś nie radzi. Tak? No właśnie, słuchajcie, to nie tak do końca jest. Nie musi wiedzieć o tym. Nie, dlaczego korzystać wtedy, kiedy sobie z czymś nie radzi? Przecież może skorzystać wtedy, kiedy chce się rozwijać. Wszystko jest okej, okay, ale chce dołożyć cegiełkę więcej. Trochę okay. Takie marginal gains, jak to mówił Dave Braceford, czyli założyciel teamu Sky, między innymi kolarskiego, że oni szukają, to jest takie słynne u nich określenie marginal gains, jakichś takich szczególików, detalików, które spowodują, że oni chociaż troszeczkę będą lepsi od konkurencji, a jeśli znajdą tych szczegółów parę, to z tego zaczyna się tworzyć troszeczkę większa układanka i przewaga staje się większa. Dzisiaj dokładnie to samo możemy przecież powiedzieć o przygotowaniu mentalnym. Ja od kilkunastu tygodni, kiedy mam trochę więcej na to czasu, też siedzę w nowych technologiach, grzebię, szukam, dowiaduję się, rozmawiam z ludźmi. Roland mi trochę otworzył drzwi, bo więcej osób chce rozmawiać i robi to chętnie. Więc troszeczkę, powiem tak nieprofesjonalnie, ale tak się jaram, jak jesz na wykładach akupunktury, nie? Że będę miała tyle okazji do tego, żeby próbować różnych nowych rzeczy. A propos nowych rzeczy, może od razu przejdziemy, bo ja mam sporo pytań, a później wrócimy, skoro poruszyliśmy ten wątek. Niedawno był u nas Paweł Soluch, który prowadzi firmę Neurodevice i zajmują się tam głównie
leczeniem zaburzeń mowy, ale w ten sposób, że próbują łączyć komputer z mózgiem. No i nie tylko oni, bo cały świat taki naukowy związany z tą dziedziną idzie w tym kierunku. Firma Ilona Muska, Neuralink właściwie ogłosiła już sukces na tym polu. No i jeśli połączymy ten nasze mózgi z komputerem, a to będzie niedługo, to podobno oprócz wielu chorób możemy też leczyć na przykład depresję. A stąd już krok do tego, żeby pomajdrować na przykład w systemie motywacji i tak dalej. Albo w regulacji napięcia. Na przykład. Tak pracować z neuroprzekaźnikami, z hormonami docelowo, żeby zredukować poziom stresu, prawda? Mhm. Oczywiście, że tak. I pytanie, czy to jeszcze będą sportowcy? Trochę takie jak pytanie o to, czy Puchar Ameryki żeglarski, który się za chwilę zaczyna, to jeszcze jest żeglarstwo, czy już taki wyścig jak Formuła 1 nowych technologii. Trochę pytanie o to, jak zobaczyłam, słuchajcie, parę dni temu projekt nowego Hugo Bossa, jachtu Alexa Thompsona, który startuje w Vendée Globe, to jest taki samotny regaty dookoła świata. I on ma taką kabinę, to nawet nie jest kokpit, ma kabinę zabudowaną, z której wychodzi tylko po to, żeby zrobić jakieś bardzo konkretne rzeczy przy żaglach, nie zagłębiając się w szczegóły. To jest mikroskala wobec tego, co było wcześniej, co się działo. Wszystko w tej kabinie jest wytapetowane monitorami i elektroniką i właściwie ze środka on steruje całym jachtem i nawet nie musi kontrolować warunków za bardzo. Powiem wam, że jako żeglarzowi od właśnie tych ponad 20 lat jest mi smutno, że to w tę stronę podąża, tak generalnie rzecz biorąc. I nie będę tego oglądała, tak już sobie wymyśliłam wczoraj. Rozmawialiśmy o tym z moim mężem, który jest jednym z trenerów, koordynatorów Kanadyjskiej Federacji Żeglarskiej. Na co dzień tam tej rzeczywistości operuje, ale właśnie rozmawialiśmy sobie wczoraj o tym. I on tak samo twierdzi, robimy to od wielu lat, że to w ogóle nie będzie już dla nas atrakcyjne, taka trochę romantyczna wizja tego żeglarstwa, ale tego sportu klasycznego. To samo ja mam takie odczucia w związku z Formułą 1. Jako psycholog bardzo się cieszę, że oni są 2-3, bo to tyle mniej więcej jest nawet lata do przodu w zakresie nowych technologii, także dotyczących przygotowania mentalnego. Ale jako kibic, który też pamięta jeszcze to, jak ściga się Schumacher z Damonem Hillem chociażby, no nie. Czyli trochę odpowiedziałaś na to pytanie. Przewaga techniczna jest tak duża. Masz problem, bo musisz rozdzielać te dwa światy. Więc tak, ale... Kibica i... No tak, ale właśnie tutaj nie odpowiedziałam na pytanie, tak. Bo ja zawsze zaczynam od psychologii, kończę na budowie parowozu i to się po prostu mija, muszę się pilnować, ale wiem, że mamy dziś dużo czasu, dlatego dużo. Sobie trochę na to pozwalam. Bardzo dobrze. Wiecie co, no... Dzisiaj... Na najwyższym sportowym poziomie, bardzo często to powtarzam, kiedy przygotowanie techniczne, taktyczne, motoryczne, też technologiczne jeszcze ciągle funkcjonuje na zbliżonym poziomie, to często ten najmniej mierzalny czynnik i najmniej empiryczny, czyli kolokwialnie mówiąc głowa, decyduje ostatecznie o tym, kto zostanie mistrzem, a kto nie. Jeżeli będziemy w stanie to skontrolować, to pytanie po pierwsze, co w takim razie będzie decydowało? Po drugie, czy sport w ogóle będzie dalej sportem? Po trzecie, czy to będzie przynosiło satysfakcję z oglądania, ze śledzenia tego, tak. Z kibicowania temu? Ta społeczna rola sportu jest przecież przeogromna od czasów starożytnych tak naprawdę. I mam jednak ogromną nadzieję, że do takiego dopingu technologicznego na poziomie mózgu nie dojdzie. Nadzieją jest to, że przecież my mózgu nie poznaliśmy absolutnie, że to jest jedna z największych zagadek nauki i ludzkości ciągle. Także mam troszkę taką konserwatywno-romantyczną wizję, powiedziałam. Bo pytanie jest poważne, mianowicie jeśli na starcie nawet 100 metrów stanie jeden zawodnik z chipem w mózgu, to czy to jest doping? I czy on właściwie nie powinien biec? No bo ten chip może dać mu, pewnie nie da mu przewagi fizycznej, ale przewagę mentalną może dać gigantyczną, jeśli go wyluzujemy.
podkręcimy motywację, jednocześnie stymulując stres. Tak. No, niesłychane tak. rzeczy. Tak, tak. Wiecie, troszkę podobnym konfliktem czy takim paradygmatem do rozważenia jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie pełnosprawnych. Nie ma na to mądrej odpowiedzi dzisiaj. To jest bardzo poważny, etyczny problem. Niemniej już dochodziło do pewnych wątpliwości, kiedy Oskar Pistorius chciał startować, biegać z pełnosprawnymi sportowcami w rywalizacji. I wówczas już pojawiły się dyskusje, czy protezy nie stanowią, od pewnego momentu może nie będą stanowiły przewagi technologicznej. Ale może przyjść taki moment. Taki moment przyjść, znaczy, a z drugiej strony sport osób niepełnosprawnych jest pełen innych ograniczeń, heroicznego boju ludzi uprawiających ten sport, tego, żeby wracać do niego. On ma w ogóle bardzo często dla osób niepełnosprawnych inne funkcje. Przy czym to się gdzieś może zmienić na pewnym etapie. Nie wiemy tego. Dzisiaj to, o czym powiedziałam, trochę takie właśnie dążenie do dopingu mentalnego, technologicznego w tym aspekcie, to też może w przyszłości być trudność. Plus trzeci, moim zdaniem, czysto osobistym, paradygmat interseksualizmu w sporcie, to są jedne z takich największych wyzwań, przed którymi sport w przyszłości będzie stał. No. To ciekawe. Odpowiedziałaś, pięknie właśnie. Tak, ale w ogóle ta wizja życia bez sportu, bo ale to nas jakby chyba ten jeszcze scenariusz nie czeka, prowadzić w kierunku no czerni, nie. To tak to wygląda. Chyba jeszcze nie. Jest rzeczywiście jeszcze chyba koszmarna. Jeszcze my miejmy tego nadzieję, nie przeżyjemy. Za naszego życia. No właśnie. Z drugiej strony ciągle pozostanie taki komponent jak budowanie relacji trwałych, bliskich, opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Właśnie posiadanie fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa czy stabilizacji. Zdolność do asertywnej komunikacji. Tego już żadnym chipem nie naprawimy, na pewno. I więc myślę, że jednak na koniec dnia ten komponent ludzkości w tym wszystkim zostanie. Może to też to będzie wtedy decydowało. Spokój wewnętrzny, którego nie wyregulujemy. Możemy się wyciąć na czas zawodów, ale potem, kiedy schodzi się z tej areny sportowej rywalizacji, wraca życie. A jak jest ze sprawami płciowymi w sensie psychologii? No bo ty musisz inaczej pracować z kobietami, inaczej z mężczyznami. Mhm. Są pewne rzeczy, że mężczyźni od kobiet różnią się, no, w wielu oczywiście aspektach, psychologicznych również. Mhm. Jak to jest z twojej strony? No bo rozumiem, że masz jakąś formę działania, oczywiście z takim sportowcem taką, z takim sportowcem inną. Natomiast czy jeszcze do tego, jak już wiesz, że to jest facet, albo jak już wiesz, że to jest kobieta, no to dokręcasz te 20% zmiennych, wiesz. Próbuję sformułować... Long story short, z kim wolisz pracować. nie znam się, nie mam słownictwa, ale właśnie Paulo wiesz, Coelho, wiecie? Jak to jest? Że to jest tak, że do mnie przychodzi człowiek. Mhm. I nie biorę pod uwagę w kontekście takim, że diagnostycznie aha, to jest kobieta, to jest mężczyzna, więc na pewno trzeba inaczej pracować takiego czynnika. Patrzę na to, w jaki sposób się komunikujemy, jak możemy rozmawiać, do jakiego stopnia ta komunikacja może być czasami dyrektywna, czy nie. Są takie osoby, u których, jak wchodziłam dzisiaj po schodach, to powiedziałam, gdybyśmy znali się lepiej, to użyłabym wulgaryzmu. Mm-hmm. Tak, tak było. Z zakwasami toczyłam się dzisiaj po schodach do was. No więc czasami w pracy też tak jest, że jak znamy się lepiej, to nawet świadomie czasami używam łaciny, pięknej polszczyzny, po to, żeby albo podkreślić przekaz, albo żeby oddać nawet pewien stan. Śmieję się wówczas często wtedy, że robimy w sporcie, więc i też mówię zawodnikom śmiało. Dla mnie to jest zupełnie naturalne. I naprawdę nie zależy to od płci, do tego zmierzam. Więc zależy to od osoby. Czasami bywają kobiety silne, szczególnie w środowisku sportowym czy w biznesie też, z którym też pracuję. Silne, zdeterminowane, nawet powiedziałabym androgeniczne, bo takie określenie też funkcjonuje tak w kontekście płciowości czy w ogóle psychologii i antropologii. A czasami bywają mężczyźni emocjonalni, tacy, którzy trafiając do gabinetu stają się bardziej
Kobiecy. Nie, właśnie nie chciałam użyć słowa kobiecy w żadnym stopniu, ale tacy delikatniejsi, ale w tym pozytywnym tego słowa rozumieniu, że nie kojarzący odczuwają się ze pewne, stereotypem tak, tak, męskości. Odczuwają pewien pewną przestrzeń czy komfort tego, że mogą opowiedzieć rzeczywiście o swoich emocjach i nie zostaną uznani za słabych, chociażby stereotypowo właśnie. Więc bardzo zwracam uwagę po prostu na człowieka. Oczywiście w kontekście opisywania chociażby ról społecznych, zawsze też biorę pod uwagę czynnik kulturowy. Niekoniecznie kobieta, mężczyzna, ale też to, jak płeć funkcjonuje w kulturze danego kraju, bo pracuję też ze sportowcami reprezentującymi inne kraje, mieszkającymi w innych krajach. Do tego dochodzi też jakby konkretny sport. I dyscyplina, tak? No bo nie specyfika dyscypliny. W jednym sporcie są tego typu ludzie, w innym sporcie tego typu ludzie. No jasne, oczywiście. Już nie mówię tylko o sprawach intelektualnych, ale specyfika dyscypliny jest przeogromna. Są dyscypliny tak zwane premium, te sporty globalne, też te silniej powiązane z biznesem. Są sporty, które są bardzo takie ascetycznie oparte o czysty trening. I niedofinansowanie. I na przykład niedofinansowanie. Więc dzisiaj może by tak troszeczkę może to rozwinąć. Moja praca też wiąże się z tym, że dobrze byłoby mieć wiedzę na temat tego, jak funkcjonują związki sportowe, jak wygląda ustawa o sporcie, jak funkcjonuje sport w biznesie, jakie są styczne w mediach. Sporo tego. Bardzo dużo wiedzy w porównaniu z panią psycholog z lat 70. myślę, doszło przez te 50 lat. Do tego trening umiejętności poznawczych, nowe technologie, połączenie tego z regeneracją medycyną i treningiem motorycznym, który też się niesamowicie dynamicznie rozwija. Warto posiadać wiedzę ogólną o sporcie, warto właśnie śledzić sport, warto mieć wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki też podstawową. A mnie bardzo w tym interesuje, bo musisz mieć ogromną wiedzę, żeby pomóc swoim klientom, bo tak chyba trzeba nazwać sportowca, albo też przyjaciołom, bo pewnie z wieloma się przyjaźnisz, ale... Nie, tutaj zdementujmy to, pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli relacje w teamach czy w procesie są codzienne, swobodne momentami i takie bardzo serdeczne, to przyjaźń to nie jest ten typ relacji, który ma rację bytu przy relacji psycholog-zawodnik. To tutaj jest właśnie a propos pierwszego czy drugiego pytania granic, to tutaj leży właśnie granica, której absolutnie warto jest pilnować. Można stanowić dla kogoś wsparcie, być źródłem wsparcia, nawet nie tylko merytorycznego, ale i emocjonalnego wsparcia, ale to nie oznacza, że przyjaźnimy się i funkcjonujemy na równej niemalże stopie. Ale to trudne bardzo. Oczywiście. No bo są tacy ludzie, z którymi mogłabyś się właściwie zaprzyjaźnić po miesiącu. No, człowiek są, to wie. Są, bo też praca psychologa sportowego, ale ogólnie psychologa psychoterapeuty, warto, żeby polegała na tym, pozostanę przy swoim zawodzie konkretnie, że mogę być najlepszym ekspertem w swojej dziedzinie, mogę znać wszystkie narzędzia świata, mieć tę wiedzę ogólną, kolokwialnie mówiąc, ogarniać całkiem nieźle. Ale jeżeli ktoś do mnie przychodzi i nie czuje się dobrze w kontakcie, tak po prostu nie rozmawia się dobrze, nie klika, jak ja to mówię, na takiej przestrzeni kontaktu i komunikacji, to nic z tego nie będzie na dłuższą metę. Psychologia jest pracą na relacji, podobnie zresztą jak w ogóle praca trenerska, szczególnie w sporcie high performance, to jest praca na relacjach. Więc oczywiście, że są takie osoby, z którymi czuję się dobrze w kontakcie, w komunikacji, ale nie oznacza to, że mamy tutaj ten komponent, że to jest przyjaźń. Czyli żebyś się zaprzyjaźniła, musisz przestać współpracować. Skończyć pracę. Tak, i wtedy oficjalnie powiedzieć, że możemy się zaprzyjaźnić. Troszeczkę. Bardzo trudne. Tak. No zdecydowanie, ale to ja wracam do pytania, bo chciałem spytać przy tej całej wiedzy, którą masz, czy bywa tak, że czasem jedna drobna sprawa pomaga bardzo sportowcowi. Ja mam taki przykład, ja jestem wielkim fanem sportów walki. Mhm. Jest taki już były zawodnik, dzisiaj trener, Krzysztof Soszyński, walczył w UFC i pamiętam jakiś jego wywiad, nie wiem gdzie to widziałem, ale pamiętam te słowa. On się bardzo denerwował przed każdą walką. Wymioty, drgawki, no, po prostu był bardzo zdenerwowany przed każdą walką, co jest super naturalne. I powiedział, że pomogło mu jedno zdanie, które powiedział mu też jeden z legend, Dan Henderson. Powiedział mu, ale stary, przecież to jest wisienka na torcie. Albo truskawka, jak mówią. Tak, niektórzy mówią, że truskawka, skoro jesteśmy w świecie sportowym. Że przecież przez cały czas trenujesz po to, żeby wyjść
i tam zawalczysz. No to nie to zawsze, jest twoja nagroda. Ale wiecie, to jest twoja nagroda. I jemu to pomogło. To nie zawsze każdemu. Nie każdemu to pomoże. Nie każdemu. No nie, na pewno nie każdemu. Bo ktoś może pomyśleć, skoro to jest moja okazja, żeby się pokazać, zaprezentować, to jest moja szansa i nagroda, to znaczy, że muszę. W ogóle to się dzieje dużo częściej. To znaczy, że muszę wykorzystać to, co robię na treningu, to znaczy, że muszę zrobić to dobrze, to znaczy, że muszę wygrać. Czyli oczekiwania się nabudowują, a jak się nabudowują oczekiwania, to przestajemy skupiać się na robocie. Znaczy, jest to oczywiście bardziej tricky niż się, tak, ale niż się wydaje. Rzeczywiście czasami jedno słowo może stanowić klucz. Jedno zdanie może być pewnym mechanizmem spustowym. Czasami, jeśli pracujemy w procesie, załóżmy, jesteśmy gdzieś na zgrupowaniu, czy wyjeżdżamy wspólnie, to 20 minut jakiejś rozmowy nawiązanej kompletnie bez planu przy obiedzie może zrobić więcej niż dwugodzinna sesja o pełnej strukturze w gabinecie. I ty o tym myślisz. Tak, ja cały czas to obrabiam. Aha. Ale czy jesteś w stanie nam podać przykłady, czy nie możesz ich podać? Wiecie co, no chociażby, nie pamiętam już teraz kontekstu, ale siedzimy w Australii, przed Australian Open, w telewizji, bo wszędzie tam są rozstawione monitory, w restauracji turniejowej jest jakiś mecz, czy ktoś już gra. Widzimy, że ktoś jakoś reaguje, zaczynamy o tym rozmawiać, przechodzimy do omówienia jakiegoś tam mechanizmu i mamy z tego jakiś wniosek. Przykładowo, to są naprawdę takie prozaiczne rzeczy, albo... Ale ty wtedy pracujesz? Znaczy... Tak. No tak. No wiesz, że ta rozmowa... Ja jestem w niej autentyczna, obecna, nie manipuluję nią w żaden sposób, ale cały czas jestem w swojej roli, jestem psychologiem, więc... opowiadam o tym świecie albo odnoszę się do jakiegoś doświadczenia czy przykładu, wykorzystując tę wiedzę i kompetencje i tak jak powiedziałam, no, pozostając w swojej roli. No. Ale czasem też pewnie masz mało czasu. Miewam. Miewasz, dobrze zabrzmiało. Ale także, no okay, rzeczywiście dobrze. Dzisiaj ale ktoś powiedział rano na treningu, że kupił stojący stojak. Dobra. No ja znowu do sportów walki, bo to jest mi najbliższe, że w przerwie między rundami ten trener musi być nie tylko od techniki, ale i też od psychologii, ma tylko minutkę, żeby przekazać. Ty na pewno w swojej pracy też masz takie momenty. I czy ty przygotowujesz się do tego jednego zdania? Masz taką... A przede wszystkim... W kajecie masz takie one-linery? Przede wszystkim 10 lat ponad pracowałam jako trener, więc wiem jak to jest, kiedy trener musi szybko przekazać informację zwrotną. Co więcej, pracowałam w żeglarstwie, więc w ograniczonych warunkach atmosferycznych, gdzie bywa naprawdę ciężko i troszeczkę było to wpisane też w mój zawód. Dzisiaj korzystam z tych doświadczeń. Ja dużo bardzo korzystam w pracy z intuicji, co nie oznacza, że improwizuję jako tak, ale bardzo opieram się na swojej obserwacji i na znajomości sportu, właśnie też różnych ról, z których znam ten sport. Dlatego nie mam listy one-linerów, punchline'ów tak zwanych żadnych, ale tak to się jakoś dzieje, że łącząc to wszystko, relatywnie często jestem w stanie oddziaływać skutecznie. Miałam nawet taką sytuację, kiedy na turnieju musiałam zrobić coaching, bo byłam zamiast trenera na turnieju. I potem któryś z dziennikarzy komplementował mnie dużo później, że taki dobry ten coaching był, to jest bardzo krótki czas, tam minuta czy półtorej tak na to, żeby coś przekazać zawodniczce. I jak to jest możliwe? No właśnie tak to jest możliwe, że wiem jak to jest, jak potrzeba konkretnej informacji, znowu także dlatego, że sama ten sport uprawiałam długo i potrafię w taką rolę wejść. Myślę, że to jakiś tam dodatkowy kapitał na pewno w mojej pracy. Nie przygotowuję się do tego jakoś podręcznikowo. Nie zawsze to jest tak, że sypię cytatami znanych, lubianych, ale czasami chociażby odnoszę się do połączenia aspektu psychologicznego z tym, co powiedział gdzieś trener i słyszę, że to jest merytorycznie uzasadnione i łączymy to gdzieś wspólnie. Nie jest to proste. Wiem, że tak, ja nawet jak opowiadam, to może to brzmieć jako bardzo zawiłe. To rzeczywiście jest zawiłe. Ta praca jest, jeżeli się pracuje w procesie, właśnie jest się obecnym, zgrupowania zawody, tam gdzie to mięcho się dzieje, no jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. No to fascynujące jest to wszystko, o czym opowiadasz. Dlatego cię zaprosiliśmy, bo to wszystko jest dla nas bardzo ciekawe, bo się kompletnie na tym nie znamy, ale zastanawiam się, czy twoim zadaniem i zadaniem innych psychologów sportowych w dzisiejszym świecie
jest jakby psychologiczna, to może nie, to jest złe sformułowanie, ale współpraca z mediami. Z mediami społecznymi, bo to na pozór w ogóle nie jest twoje zadanie, ale chodzi mi o jakby wpłynięcie na sportowca, żeby po pierwsze coś mu tam nie odbiło i żeby proporcja na przykład między tym sportem a mediami społecznymi nie była zachwiana. Czy to też może być zadanie psychologów sportowych, żeby jakoś wpływać, chociażby jedząc razem obiad, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, no bo znamy wiele historii, że sportowcy i nie tylko sportowcy, tylko w ogóle ludzie bardziej znani zaczynają po prostu jakby przekładać swoje życie na zupełnie inne aspekty, niezwiązane z tym, kim są tak naprawdę. Dosłownie godzinę przed tym, zanim do Was przyjechałam, miałam sesję akurat w gabinecie, podczas której rozmawialiśmy ze sportowcem o tym, jak planować swoją dostępność dla mediów, kiedy większą wagę przyłożyć do tego, żeby mieć przestrzeń dla siebie i skupiać się bardziej na swoim sporcie i na treningu, jak rozmawiać z partnerami, sponsorami, czy ma taką pozycję i swoją sportową siłę i biznesową, aby przekładającą się poniekąd na siłę negocjacyjną, czy nie, ile dni sponsorskich warto jest gdzieś przekazywać sponsorom, więc odpowiadając wprost na Twoje pytanie, tak. Czyli to jest kolejne zadanie. Żebyśmy też może wypowiedzieli to głośno, to nie jest tak, że wszyscy pracują w ten sposób. Ja sobie z tego sprawę zdaję, że ja pracuję w sposób bardzo szeroki i przenikający się kompetencyjnie, co też powoduje, że muszę się, mówiąc wprost, jeszcze bardziej pilnować, żeby nie przekraczać pewnych granic. Niemniej uważam, że to, o czym mówisz, jest pracą na styku psychologii, coachingu, doradztwa zawodowego, no i zarządzania, marketingu, managementu, PR-u troszkę, takich obszarów. Widzę tu zdecydowanie przestrzeń właśnie do pracy psychologicznej, także pod innymi kątami, dostrzegając inne odcienie funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Po pierwsze, świadome takie korzystanie z mediów i właśnie też z mediów społecznościowych, które prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie wypracować taki system, który powoduje, że sportowiec może uprawiać sport w pewnym sensie na własnych warunkach w tym kontekście, że to on zdradza tyle, ile chce zdradzić, to on przekazuje opinii publicznej to, co chce przekazać. I tu. Może dać z siebie bardzo wiele kibicom, fanom i internautom, a jednocześnie na przykład nie musi wpuszczać ich bardzo mocno do swojego życia prywatnego, bo ma prawo zachować pewne granice, nie? A idąc dalej, na pewno tak trudne chociażby sytuacje ostatnio, przed chwilką, kiedy jeszcze przeglądałam sieć przed spotkaniem z Wami, widziałam artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący tego, że niektóre sportsmenki topowe nie wypowiedziały się w sprawie strajku kobiet. I dlaczego tak się stało? Jest tam przedstawiona cała ścieżka przyczynowo-skutkowa potencjalnie. No i to też jest bardzo taki trudny, wymagający obszar. Może taki też stanowiący wyzwanie w najbliższym czasie dla sportu, czyli trochę mariaż sportu z polityką, ze sprawami społecznymi i biznesem. Nie to tylko też dla jest sportu, tak, tylko dla ludzi publicznych. W ogóle tak dla osób naprawdę publicznych. To też jest obszar do pracy psychologicznej dzisiaj. Bo jeżeli się nie wypowiadasz za czymś albo przeciwko, znaczy jak się nie wypowiadasz za czymś, to znaczy, że jesteś przeciwko, a jeżeli wypowiadasz, no, różnie może być, nie? Bo, znaczy każdy ma jakąś... Każdy może zostać bardzo szybko spolaryzowany. Tak. A że jeżeli nikt, ktoś nie powiedział, to znaczy, że a właściwie ma inne też zdanie. Nikt nie mówi o tym. Bardzo staram się być ostrożna w tym temacie, bo to też jest właśnie ważne w moim zawodzie. Absolutnie nie chciałabym w to wchodzić głęboko, ale nikt nie mówi na przykład o tym, że może na tyle nie orientować się w pewnych sprawach społecznych czy politycznych, że nie chce zabierać głosu, który z czasem okaże się, że jest niezgodny z nim samym. Że woli poświęcić najpierw czas, żeby się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzić, niż pod wpływem pewnego pręgierza potencjalnego zabrać głos. Co generalnie rzecz biorąc jest postawą bardzo dojrzałą i wartościową, ale bardzo rzadko praktykowaną. Innymi słowy, powiedziałaś coś bardzo ważnego. Że jeżeli ktoś się na czymś nie zna, to czasami lepiej nic nie mówić.
prawda? I tak. I jest też prawo do braku zdania. Oczywiście. Nie trzeba mieć mamy zdania prawo, na każdy nie, temat. Mamy wszyscy, każdy z nas, to jest super, że to powiedziałeś, dziękuję, prawo do niewygłaszania publicznie swoich poglądów, mamy prawo do niezabierania zdania. W Polsce bardzo mało popularne jest to prawo, bo każdy tak. się na wszystkim zna i wszystko wie. Tak. Lepiej. Ale, tylko w Polsce, to ale jest wiecie co? Problem. Bo to jest problem. Oczywiście sprawy społeczne, polityczne to jest jedno i jest jeszcze, szczególnie w tej nowej naszej dzisiejszej rzeczywistości, sprawa już tak bardzo czysto, konkretnie mówiąc, koronawirusa, której też widzimy w przestrzeni publicznej, że bardzo wiele osób zabiera głos, niekoniecznie będąc specjalistami w tym dziedzinie. Jak Nowak Dżokowicz. Jak Nowak Dżokowicz, do którego zaraz wrócę, czy pewna piosenkarka. Natomiast... Nie jedna. Już. Dlaczego ją miłościwie pomijamy, a Nowaka nie? No bo Nowak sportowiec. Edyta Górniak, a kto nie tak, jedna, tak, to właśnie. Kto jeszcze? Nowak nas nie zrozumie. Mary Carillo, jedna z bardziej znanych ekspertek tenisowych, analityków i dziennikarek, powiedziała, kiedy Nowak Dżokowicz w czasie pandemii zaprosił na swojego instagramowego live'a pewnego pana, który twierdził, że jeżeli mamy toksyczną, zanieczyszczoną wodę i przekażemy jej dobrą energię, na przykład za pośrednictwem modlitwy, to ona zmieni swój stan molekularny i stanie się zdatną do picia. Cytat. Mary Carillo powiedziała, że nie powinniśmy nigdy uważać nauki za kolejną opinię, co uważam za cytat genialny i taki, którym powinno być wytapetowane mury. Od tego momentu też zaczynam to cytować, bo... Bardzo prosty, bardzo zawsze znamienny. O tym myślałem, ale nie potrafiłem tego tak ładnie sformułować. I to, że jakby gość, który ma 50 milionów ludzi zasięgu i takie liczby w swoich mediach społecznościowych, jest liderem światowego rankingu w globalnej dyscyplinie, warto byłoby, aby świadomie wykorzystywał swoją platformę. No jest kochany. Jest kochany przez wielu. Bardzo wiele osób. A potem jedzie podziwiać piramidy w Bośni, czy które nie są piramidami. Które nie są piramidami, ale generują pozytywną energię, która leczy urazy. Więc w tym temacie jeszcze akurat... Jeszcze w Bośni. To taki dodatkowy dla wątek. Mnie, a propos pracy psychologa, jedną z takich trudniejszych czasami rzeczy jest właśnie niezabieranie stanowiska w takich kwestiach. Zastanawiałam się bardzo długo nad tym w kontekście właśnie chociażby koronawirusa i danych naukowych, pewnych przekłamań statystycznych czy dotyczących właśnie nauki, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, także z powodu, czy może przede wszystkim z powodu dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych. I przychodzi chyba taki moment, kiedy to ludzie nauki powinni w jakiś sposób zabrać głos w tym sensie, że... I właśnie to, bo to nie jest taka rzecz, która polaryzuje politycznie czy społecznie. Tutaj mój zawód jest od tego wolny, od poglądów politycznych czy wyznania. Ale nie powinniśmy uważać nauki za kolejną opinię. Jesteśmy za. Kurtyna. Tak, no mamy tytuł. Mamy tytuł tego podcastu nie, właściwie chyba, ale ja też chciałem Cię spytać o to, skoro jesteśmy przy tym koronawirusie, czy nie jest trochę tak, no bo niby sportowcy nie powinni się nim przejmować, bo są młodzi, mają odporność, ale paradoksalnie powinni się bardzo przejmować, bo ta choroba jest taka, że bardzo zabiera wydolność. A dlaczego nie powinniśmy się tak generalnie przejmować koronawirusem? Odpowiem prowokacyjnie, skoro wywracają się wszystkie plany do góry nogami, skoro no sport wpadł w stan zawieszenia, hibernacji, teraz wraca, ale jednego dnia my wiemy o tym, że mamy być 14 grudnia w Australii po to, aby odbyć 14-dniową kwarantannę przed turniejami tenisa, a następnego dnia dowiadujemy się, że rząd Wiktorii nie zgodził się na to i nie wiadomo, czy w ogóle będziemy mogli to zrobić od nowego roku. Dzisiaj rano pojawiła się taka informacja i nagle jesteśmy w momencie, w którym musimy zmieniać plany, dostosowywać przygotowany wariant B czy C, wdrażać w życie. Koronawirus dotyka sportowców i dotknął środowisko sportowe na jeszcze większej płaszczyźnie pod wieloma względami niż inne obszary życia. Z kilku powodów. Po pierwsze, ojej, to temat w ogóle na pewnie długą rozmowę, po kilku godzin. No, po pierwsze dlatego, że każdy z nas przechodził na kilku płaszczyznach całe wejście w nową rzeczywistość. Zaczynaliśmy od tego, że zachwianiu uległy w związku z lockdownem nasze podstawowe potrzeby. Rytm dobowy, żywienie, przestaliśmy chodzić do pracy, musieliśmy przestawić się na online, wiele osób nie mogło w ogóle pracować.
co spowodowało, że może obejrzę jeszcze jeden odcinek na Netflixie wieczorem, może poczytam jeszcze książkę, pójdę więc wcześniej spać. Jak pójdę później spać, to później też wstanę. Przestawiała się doba. Wiecie, dla sportowca przestawiona doba, który jest w cyklu treningowym, to już jest naprawdę dużo. Do tego dochodziły zmiany w żywieniu, pobyt w domach rodzinnych, gdzie niektórzy przecież po 300 dni w roku spędzają na wyjazdach, poczucie zamknięcia, brak możliwości trenowania i dostępu do infrastruktury przez dłuższy czas. I to był taki pierwszy etap, który bardzo wszystkich uderzył. Drugi był taki, że zachwianiu, tak jak wspomniałam wcześniej, uległy wszelkie plany i cele. Szczególnie w sporcie olimpijskim, dopóki nie zapadła decyzja o zmianie terminu rozgrywania igrzysk, napięcie było ogromne. Teraz tak naprawdę też ono wisi w powietrzu i się tli, bo nie ma oficjalnej, stuprocentowej deklaracji, że igrzyska w Tokio się odbędą. Może się wiele wydarzyć i to nawet w ostatniej chwili. Mogą być sportowcy, dla których to mogłyby być ostatnie igrzyska. Tak, i jest wielu takich. Jest wielu takich, którzy już liczyli na to, że w 2020 roku domkną swoją rolę zawodnika w sporcie i rozpoczną i nowy etap życia. I nawet sama myśl, że przedłużają tę drogę o rok, dla nich stanowi duże obciążenie. Potem nastąpił taki czas, kiedy w jakiś sposób trzeba było usystematyzować, odnowić niejako nawet relacje ze sztabami szkoleniowymi niekiedy, które uległy zachwianiu czy wyciszeniu na pewien okres. Nawiązać troszkę znowu do myślenia o tym, do czego się przygotowujemy, gdzie są nowe cele, skoro sport zaczął wracać i pojawiły się jakieś daty pierwsze powrotu do rywalizacji. A z drugiej strony w tym wszystkim cały czas tkwi pewien niepokój, prosto właśnie powiedziałeś o tej wydolności, o pojemności oddechowej. Niepokój związany czysto z oddziaływaniem wirusa na zdrowie. Bo to może być koniec kariery. No albo bardzo duża przeszkoda w procesie treningowym, zaburzająca cykl. Może to być też poczucie odpowiedzialności za bliskich. Kiedy ten sportowiec już wyjedzie na zawody, to jednak potem wracając, no miał jakieś interakcje oddziaływania, nie da się tego uniknąć. Tu odpowiedzialność społeczna gdzieś za bliskich, rodzinę też w grę wchodzi. Idąc dalej, koronawirus dotknął sport także jak wiele gałęzi funkcjonowania społeczeństw na płaszczyźnie gospodarczej, biznesowej, finansowej. Jeszcze dalej idąc, brak kibiców na trybunach w wielu dyscyplinach też jest właśnie bardzo silnym. Czyli twoja tak, praca w tym momencie też się moja praca zmienia trochę. Ze sportem high performance od pół roku pod wieloma względami to jest permanentne zarządzanie kryzysem. Ale tak nawet konkretnie, tak? No bo jeżeli nie ma kibiców, to pewnie są zawodnicy, zawodniczki, którzy sobie gorzej radzą, więc trzeba trochę nawet inaczej. Nawet Iga o tym mówiła publicznie, że dla niej to było trudne, szczególnie na początku. Graliśmy turnieje pokazowe, ale tam byli kibice jeszcze, a w Stanach, w Cincinnati, Western Southern Open i na US Open tych kibiców nie było i to też gdzieś generowało większe napięcie. Ale pewnie są sportowcy, którzy sobie na przykład paradoksalnie tak, lepiej radzą, jak nie ma kibiców, ale to ty wtedy musisz jakby zmieniać swoje podejście, nie? To łatwiej jest im się skoncentrować, jest sporo badań na temat chociażby skuteczności wykonywania rzutów karnych czy wolnych w piłce nożnej, na temat, co ważne, liczby fauli w meczach nawet, gdzie okazuje się, że jak nie ma kibiców i tej dodatkowej adrenaliny, którą generuje rywalizacja, to tych fauli na przykład jest mniej. Więc tych zjawisk często niespotykanych wcześniej jest wiele. Ale tak, konieczność dostosowania tej pracy to jedno z większych wyzwań ostatnich miesięcy. Bardzo zresztą eksploatujących, nie ukrywam tego, jakby pracując właśnie, w tym gazie takim sposobem. Bo to chciałem spytać, jak twój nastrój, bo jeśli permanentnie zarządzasz kryzysem, to czy masz, wiesz, czy twój supervisor ci pomaga? No, czy też... Bo ty inaczej tak pracowałaś w zeszłym roku, inaczej musisz pracować w tym roku, ale nawet czysto psychologicznie. Z konkretnymi zawodnikami. Tak, jak najbardziej, ale to jest po prostu kwestia dostosowania się do sytuacji i w pewnym sensie korzystania z innych metod czy narzędzi. Zrozumienia też tego. Tym bardziej, że wiecie, ja byłam też osobą, która doświadczała tych ograniczeń na własnej skórze, bo my wracaliśmy z Los Angeles ostatnim samolotem przed zamknięciem przestrzeni powietrznej w połowie marca i czekaliśmy też bardzo intensywnie na to wznowienie, próbując się dostosować treningowo. W ciągu ostatnich 10 tygodni, może nie ostatnich, ale od sierpień, wrzesień, październik, przeszłam ponad 20 testów na COVID, bo tego wymagał tenisowy bubble.
Więc byłam w tym bezpośrednio. Twoja nosogardziel ma się jeszcze dobrze? Dokopali mi się do istoty szarej parę razy, ale żyję. Więc zdecydowanie ta praca się zmieniła, ale też zmieniło się funkcjonowanie każdego z nas. Moje też, absolutnie. Począwszy od lockdownu, gdzie trzeba było przenieść się w online z całą pracą. Ja wcześniej korzystałam z tych metod oczywiście, ale to spowodowało przeniesienie całej pracy. To wymusiło też w pewnym sposób na mnie inne metody regeneracji mojej, odpoczywania, bo to jest też myślenie o sobie w tym wszystkim, tak? Więcej bodźców powodowało, że bardziej warto było stawiać na taką analogową i wyciszającą regenerację. Idąc dalej, właśnie wracanie do tego sportu, dostosowywanie się w planach. No jest tego sporo, szczególnie w tym roku. W przyszłym roku też tak będzie. Jak ciekawe tak jest, jak sobie wydaje. Niektórzy radzą z tym, że muszą obniżyć oczekiwania, że właśnie w związku z pandemią, bo myślę, że dla sportowców akurat to musi być wyjątkowo trudne. Dla sportowców w ogóle paradygmat oczekiwania versus standardy, to co powiedziała Michaela Shiffrin, że doszła w pewnym momencie swojej kariery do takiego stwierdzenia, że muszę się skupić, tu pozwolę sobie po angielsku, na podejściu low expectations, high standards, i opowiadała właśnie o tym, jak wracała do czerpania pewnej przyjemności po prostu z jazdy na nartach, czy skupiania się na tym, żeby wykonać perfekcyjnie kolejny skręt na bramce czy tyczce. To jest bardzo ważny aspekt w zaporcie co do zasady, i teraz w czasie pandemii, szczególnie wtedy, kiedy dochodziły jeszcze do tego takie myśli, że ktoś nie trenował, a ja trenowałem więcej, bo ja nie trenowałem tyle, ile bym mogła, bo nie mieliśmy dostępu do infrastruktury, czy nie było możliwości, żeby spotkać się całym sztabem i pracować. Wpływa na pewno to wszystko na te oczekiwania, tak. No Michaela w tym sezonie chyba słabsza. Michaela przede wszystkim straciła ojca w lutym 2020 roku w sposób nagły i nie ukrywa zupełnie, że dla niej jest to doświadczenie traumatyczne. Jeszcze nie wróciła do startów, bo na początku sezonu pojawiła się drobna kontuzja pleców, która ją wyłączyła na pierwsze tygodnie. Tak naprawdę z perspektywy zawodowej kibica, jestem wielką fanką Shiffrin, bardzo mnie ciekawi to, jak odnajdzie się w tej rzeczywistości. Bardzo dużo mówiła a propos funkcjonowania w mediach. Bardzo dużo mówiła o odporności psychicznej, o tak zwanej rezyliencji, znowu nie ma dobrego odpowiednika na słowo resilience, czyli takim wracaniu po traumatycznych doświadczeniach do życia i do równowagi. I zobaczymy, w jaki sposób sama to zrobi. No sytuacja w ogóle koszmarna absolutnie, bo tam kontekst cały tego wypadku, w którym ucierpiał jej tata, była też taka bardzo, bardzo, bardzo traumatyczna dla całej rodziny, więc zobaczymy. Duże pole do pracy dla psychologa, na pewno. Nawet powiedziałabym do pracy przede wszystkim terapeutycznej, nie tylko psychologa sportowego, więc na pewno tak. Jest to zawodniczka, która ma bardzo wysoki poziom świadomości, która też ma doświadczenie w pracy psychologicznej, która jest jednym z takich sportowców, moim zdaniem, definiujących współczesne mistrzostwo. No i przypomnijmy, ciągle bardzo młoda, bo zaledwie 25-letnia. Ja się tak zastanawiam, bo ty nie ukrywasz, że się interesujesz wieloma sportami. Jaki dzisiaj już, co dzisiaj oglądałaś? Dzisiaj nadrobiłam kolarstwo torowe z ostatnich dni. Prześledziłam wczorajsze mecze Ligi Narodów. Trochę sobie właśnie zrobiłam update z weekendów najbliższych Alpejskiego Pucharu Świata w narciarstwie, no i cały czas jest Masters tenisowy w Londynie, ATP, więc to sobie złapałam dziś. I jeszcze coś złapiesz. No przecież jest dopiero 14. Nie, bo zastanawiam się, jak to jest, że na przykład oglądasz jakieś zawody, widzisz sportowca i od razu wiesz, że przydałabyś mu się albo jej się. Masz tak? Miewasz tak? To nie do końca tak to działa w moim przypadku. No ale widzisz, że wszystko jest ok, a potem coś nie wychodzi. Obserwuję jakieś zachowania. Ja mam konkretne pytanie, może będzie... To za sekundkę, jeśli możemy, bo chętnie się do tego... Ja tak podchodzę właśnie. Odniosę. Na razie delikatnie. Ja dawno nie oglądałam sportu jako kibic, co jest smutne. Tak w sensie emocjonując się nim i zostawiając swoją analityczną naturę z boku i swój zawód. Czyli oglądasz jako pani psycholog. Oglądam, obrabiając to cały czas.
Czyli ty sport oglądasz jak reżyser filmu. Trochę tak. I ale myślę, męczy cię to? Nie, fascynuje mnie to. Ale robię sobie też przerwy po to, żeby zachować świeżość. Nie myślę o tym w kategoriach takich, że bym się komuś przydała, kiedy coś widzę, tylko raczej o ciągach przyczynowo-skutkowych, o mechanizmach, które mogłyby tam mieć zastosowanie, czyli bardziej staram się też z tego uczyć. Bardziej do tego w ten sposób podchodzę. Nie w takiej kategorii. A finał, właściwie nie całego Rolanda, obejrzałam już z 5 razy. Śmieję się, że śmiałam się ostatnio, mówiąc Idze, że zapyta mnie, co robisz? Że oglądam swój nowy, ulubiony serial 7-odcinkowy. Ale ty oglądasz to po to, żeby jakby robić notatki, jeszcze więcej porównuję się nauczyć? Z tym, co notowałam w trakcie, aha, co myślałam, przywołuję to, obrabiam, szukam mechanizmów. Tak jak zawsze. I przyznajesz się czasami do błędów sama przed sobą? Jasne. Staram się bardzo zachować pokorę, tym bardziej właśnie, jeśli próbuję utrzymać taki widok helikoptera też na wiele kwestii. I uprawiam często trochę taki second guessing po to, żeby być stale czujną na to, żeby nie wyskoczyć gdzieś przed szereg. Także po to, żeby trzymać granice w moim zawodzie. Stąd te 7 odcinków. I potem w 4, no mogłam troszeczkę lepiej, no ale coś. Ja nie mam za dużego wpływu na to, co się dzieje już w trakcie meczu. On jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o tenis. Natomiast są takie momenty i szanse na to, żeby zareagować na poziomie komunikacji, czasami niewerbalnej, czasami werbalnej, i na pewno z tego też korzystam bardzo intensywnie. To ja teraz do mojego konkretnego pytania. Czy widziałaś na żywo kwalifikacje rzutu młotem mężczyzn w Rio? Nie widziałam Na żywo. Musi być Rio, bo może być też Londyn. Nie widziałam. Musimy czy, dopowiedzieć. Ale wiesz co, czy chodzi ci na żywo, czy widziałam w telewizji? W fotelu i zarobiłaś bardzo emocjonalnie. Czy widziałam na żywo w telewizji? Tak, widziałam. Leżałam wtedy po operacji stawu biodrowego i miałam odpalone igrzyska na 5 monitorach i oglądałam wszystko cały czas. Widziałam. No i jakie jest twoje pytanie? I moje pytanie jest takie. Czy widząc to, a to było... jak dla mnie, dla kibica, jedno z najbardziej spektakularnych załamań takich nerwowo-mentalnych, tak, jeśli tak mogę powiedzieć, jakie widziałem w ogóle, to co sobie pomyślałaś? Moje pytanie jest jeszcze inne. Czy jakbyś mogła tam podejść do Pawła Fajtka i szepnąć mu coś do ucha, to co to by było? Nie myślałam o tym nigdy w ten sposób, ponieważ nie mam doświadczenia w tej pracy, nie pracuję, więc znowu idąc tym torem, jak oglądam sport, myślałam o pewnych mechanizmach, o pewnych ciągach przyczynowo-skutkowych, chociażby przywołując igrzyska w Londynie. No tak, ale przed nami kolejne ale igrzyska. A też pozwolę sobie dopowiedzieć jeszcze, że nie do końca też mogę odpowiedzieć w taki sposób na pytanie, bo rzetelność i profesjonalizm mojego zawodu mają dla mnie dosyć spore znaczenie, więc też, ale nie ukrywam zupełnie wprost, że nie myślę w takich kategoriach, kiedy oglądam sport, że co bym ja zrobiła, czy co powinien zrobić ten sportowiec. Nie mogę tego wiedzieć, bo nie jestem w jego skórze. Dla nas to było bardzo przykre, jako dziennikarze, którzy po pierwsze uwielbiają Pawła Fajtka, a po drugie spotkaliśmy go między jednymi igrzyskami, tuż przed drugimi igrzyskami, i wydawało się, że tam to po prostu było potknięcie, a tu będzie wszystko dobrze. Tym bardziej, że jak zawsze wyniki uzyskiwane przez wiele lat wskazywały na to, że tak naprawdę może zamknąć oczy, szczególnie w tym sporcie, rzucić i wszystko pójdzie. No oczywiście było to bardziej przykre dla niego niż dla nas, szarych kibiców, ale... Był taki materiał, który potem został usunięty. On krótko po konkursie się pojawił w mediach społecznościowych zawodnika. Tak. On został potem usunięty. Bardzo który szczery. Też, tak, w którym też dosyć szczerze o tym mówił. Absolutnie życzę powodzenia, ogromne doświadczenie, wielki potencjał sportowy i na pewno brakuje tego, żeby sobie domknął, myślę, wiele rzeczy tymi igrzyskami, więc życzę tego bardzo. A ja jeszcze przy okazji Pawła Fajtka i przy okazji Igi Świątek, ponieważ jestem osobiście... Pierwszy raz pada imię i nazwisko. Nie, imię, tak. Imię padło. Imię padło, ale to godzina była, nie? Rekord. Nie, bo ja znowu jestem psychofanem Magdy Linet, w związku z czym też się zastanawiam, czy
czy pomoc psychologa, na to pytanie mi nie jesteś w stanie. Czy jesteś w stanie, ale mi nie odpowiesz. Ale bardzo bym chciał, żeby sobie psychicznie po prostu lepiej radziła. Magda jest niesamowicie profesjonalna, jest niesamowicie oddana temu, co robi. Bardzo dojrzała w tym, co robi, pod wieloma względami. Zresztą Mark Gellert, który pracował z nią do niedawna, udzielił bardzo ciekawego wywiadu TVP Sport, w którym naprawdę fajnie, rzadko się to zdarza, żeby trener też po rozstaniu mówił tak dojrzale, profesjonalnie o współpracy z zawodniczką. Zresztą Mark też jest super gościem. I no, myślę, że na pewno będzie jej może nie na pewno, ale myślę, że może być jej troszeczkę też łatwiej w związku z tym, że już nie będzie nosiła na sobie pierwszej rakiety kraju. No tak, niektórzy sobie z tym nie radzą, a niektórzy sobie świetnie radzą. No, każdy jest inny. To jest właśnie w twojej pracy pewnie najbardziej fascynujące i najtrudniejsze też, że każdy twój klient jest innym uniwersum, tak mi się wydaje. Nie podoba mi się to słowo klient. Czy ty masz słowo na... Mówię zawodnik, trener, rodzic, ktokolwiek przychodzi. Mhm. Nie używam sformułowania ani klient, ani pacjent. Pacjent w psychoterapii, bardziej szczególnie w niektórych podejściach, używamy terminu pacjent. Klient pojawia się w oddziaływaniach rzeczywiście coachingowych. Formalnie tak, w psychologii sportowej też będziemy mówili klient. Niemniej ja staram się raczej tak personalizować. Zawodnik, zawodnik, trener, zawodniczka. Mhm. Niektórzy mówią podopieczny, podopieczna. O, to też ładne. Mhm. Tak, a ja bym nie chciał być podopieczny. No, dlatego wolałbym być klientem. Okej. Okay. To też jest kwestia zawsze umowna, poziom definicyjny, ważna sprawa, żebyśmy wspólnie mieli ten sam... Ale wiemy, o kim mówimy. No, tak. To jest najważniejsze. Tak, ale bo ty pracowałeś naprawdę z wieloma sportowcami i w wielu dyscyplinach. Czy ja mogę powiedzieć, że mi się bardzo podobają twoje rysunki, które na tej kartce tak, czynisz? Tak, tak obserwuję od początku. Jesteś pierwsza. Bardzo mi się podobają. One o czymś mówią na pewno. Może obalmy szybko bardzo jeden stereotyp. Psycholog nie ma rentgena w oczach, nie umie czytać, wróżyć z fusów, więc nie zastanawiałam się nad tym, co one znaczą, ale widzę, że mają jakąś taką strukturę i są bardzo... Ale poczekaj, bo... Ja nie wiem, co one znaczą. One po prostu... Są... Arek zaraz zada to pytanie, ale teraz... A co z tym Fajtkiem, Pawłem i Świątek Igą? Bo zacząłeś o czymś... Nie, to doszliśmy do Magdy Linet i wszystko wiemy i trzymamy kciuki. Dobrze. I uwielbiamy Magdę. Tak, pozdrawiam. Pawła też. Tak, i Pawła to już mówiliśmy, że też. Arek zaraz zada pytanie, ale skoro już mówiłaś o tych stereotypach, to jest świetny moment, żebym wreszcie zadał to pytanie, bo rzadko tak niestety jest, że rzadko z psychologami rozmawiamy, z Arkiem, i wreszcie możemy zadać to pytanie. Jest największy stereotyp, jeżeli chodzi o psychologów. Jeżeli idziesz na psychologię, to znaczy, że masz problemy ze sobą. Słyszę to całe życie. Chcielibyśmy od fachowca usłyszeć i pewnie obalenie tego stereotypu, albo nie. Bardzo bym sobie życzyła, zacznę naokoło, żeby na studiach psychologicznych były egzaminy wstępne. Żeby, może inaczej, nawet nie na studiach, ile żeby przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu była na przykład u psychologów także obowiązkowa terapia, którą powinni odbyć. Ale nie ma tak u psychoterapeuty, w przypadku psychoterapii, czyli 4-letniej szkoły terapeutycznej, jest taki obowiązek. Wtedy w przypadku jest. Psychologów nie ma. Tak samo zresztą psychologowie nie mają formalnie obowiązku superwizji. To generalnie rzecz biorąc wynika z tego, że my nie mamy ani ustawy, ani aktów wykonawczych do istniejących jakby dyrektyw o zawodzie psychologa i psychoterapeuty. To są dwa oddzielne zawody. Natomiast wracając, i to jest wstęp, wracając do studiów psychologicznych, prawda jest taka, że jest spory odsetek osób, które idą na studia psychologiczne z taką intencją, wolą uporządkowania swojego świata i dowiedzenia się więcej o samych sobie. Nie powiedziałabym, że mają konkretnie problem ze sobą i to nie jest tylko kwestia semantyki. Natomiast niestety później, kiedy właśnie dochodzi już do wykonywania tego zawodu, przekłada się to bardzo często na jakość. Dlatego tak zamilkłam, kiedy zadałeś to pytanie, bo bardzo zależało mi na tym, żeby to ubrać w słowa dość obszernie. Tak uważam. Nie uważam więc do końca, że jest to stereotyp, ale nie uważam też, że sytuacja jest taka zero-jedynkowa. Tak jest. Mm-hmm. No tak, to tak zwykle bywa. Czyli to są często ludzie, którzy nie tyle mają problemy ze sobą, tylko są troszkę tak wewnętrznie ze sobą niepoukładani. Chciałbym siebie lepiej zrozumieć, tak, dokładnie. A mi się w ogóle wydaje, i to jest
opinia laika i dyletanta, ale moja, że fajnie, gdyby na psychologię przyjmowano osoby, które albo już skończyły jakiś kierunek, albo mają trochę więcej lat i więcej doświadczenia życiowego, żeby trochę było tak jak jest często w szkołach filmowych, że no pan jest bardzo zdolny i pan, albo pani jest bardzo zdolna, ale my po maturze nie przyjmujemy, wolimy ludzi, którzy już coś przeżyli. Przeżyli, coś wiedzą. Psychologia to były moje drugie studia i bardzo cieszę się, że nie zaczęłam psychologii studiować, kiedy miałam lat 19. Też tak uważam, byłaby to idealna sytuacja, szczególnie przy tym kierunku i przy tym, powiedziałabym, takim operowaniu wokół materii psychiki, która wymaga też pewnej dojrzałości. Tak, no, więc wtedy taka jest podbudowa. To byłoby super. Ja osobiście jestem super zadowolona z tego, że jednak były to moje drugie studia. Miałam czas na to, żeby właśnie też uporządkować swój świat. Ja terapię swoją odbyłam jakoś tuż przed studiami, na początku moich studiów, więc studiowałam już jako osoba, która, taką mam nadzieję, była bardziej świadoma i dojrzała. I na pewno przeżyła. Dużo więcej mi dały te studia. Tym bardziej, że przeżyłam sporo co do zasady, w związku z tym potrzeba uporządkowania tych doświadczeń rzeczywiście była dość duża. Bo teraz o tym, że przeżyłaś sporo, a do swojego pytania jeszcze wrócę, zaznaczyłem sobie. Nie zapomnij. Jeszcze nie zrobiłem rysunku, ale zrobię. Ty miałaś wypadek w wieku lat 18, to wtedy... Jeden z wielu. ale taki, miałam, który przekreślił twoją karierę sportową. Tak, miałam 18 lat i w Pucku, który jest jednym z takich głównych żeglarskich ośrodków żeglarstwa regatowego w Polsce, podczas pakowania sprzętu po regatach spadam z przyczepy z około 2,5-3 metrów i połamałam nadgarstek, co spowodowało, że no niestety musiałam zakończyć swoją sportową drogę tak w roli zawodnika. Tak, to była taka kość, która się bardzo ciężko zarasta, wówczas jeszcze nie było takiej tendencji, która istnieje dzisiaj, do operowania właściwie od razu. Cały proces leczenia, potem konsekwencji operacji trwał prawie 2 lata u mnie i rehabilitacji, więc to w ogóle gdzieś odjechało już bardzo mocno. Do to tego dochodziło... Przykre. Czyli właściwie nie była to kontuzja czysto sportowa, tylko taka około, przysportowa. Około, przypadkowa. A trochę. Czy te twoje nadgarstki wyglądają tak samo dzisiaj? Czy mam ograniczony zakres cały czas w lewym, a odbyłam rehabilitację. Minęło wiele lat. To sporo ograniczony jest ten zakres. Tak. I do dzisiaj, kiedy sobie wsiadam na łódkę, żeby trochę popływać, to przy pewnych ruchach, które wykonuję, bo jest kilka takich, czuję ból po prostu. Ale to już jest taki etap, który gdzieś... dobrze spożytkowałam, dlatego że... To już masz za sobą, superwizja też była. Moja historia jest taka, że ja właściwie 3 tygodnie po tym wypadku dostałam telefon od mojego ówczesnego trenera, że są Mistrzostwa Europy na Akwenie, na którym nikt ze znanych tam trenerów wcześniej nie był i to był właściwie, przepraszam, drużynowe, to były Mistrzostwa Europy i zaproponował mi, że być może mogłabym pojechać w roli trenera, miałam 18 lat wtedy. Nawet bez prawa jazdy, z ręką w gipsie, jakiś rodzic pojechał ze mną jako kierowca i taki opiekun. Zawodnicy mieli lat 15, wówczas ja 18. I tak się złożyło, że wygraliśmy te regaty. I ja sobie pomyślałam, że może to właśnie jest sposób na to, żeby pozostać przy pasji, żeby korzystać z tych doświadczeń, z tych wszystkich umiejętności, z tej wiedzy i żeby... Wtedy trochę tak sobie myślałam o tym, dzisiaj już nie użyłabym tego sformułowania, przejść na drugą stronę barykady w rolę trenera. Bo no tej i... barykady nie ma. Tak, dokładnie. I tak spędziłam 10 lat tej pracy. Więc... Znowu jesteśmy przy Jacku Gmochu, bo Jacek Gmoch został trenerem po kontuzji, która wyeliminowała go z zawodowego sportu. Co prawda chyba miał więcej szczęścia, jeśli tak mogę powiedzieć, od ciebie, bo już zdążył grać w reprezentacji, osiągnąć sukcesy klubowe. A ja miałam to szczęście, że reprezentowałam kraj na wielu międzynarodowych imprezach mistrzowskich. Nawet zdarzało się robić bardzo dobre wyniki. W tak młodym wieku. Jacek Gmoch był dużo starszy. Żeglarstwo w Polsce jest uznawane, jest niestety praktykowane jako dyscyplina wczesnej specjalizacji, więc nie był to taki poziom kadry narodowej w klasach oczywiście olimpijskich, ale nieco wcześniej. Natomiast ta moja przygoda miała też taki charakter sportu rzeczywiście wyczynowego mocno. A to nie jest tak, że mogłabyś nadal być bardzo przydatna w regatach, tylko takich, gdzie no jest bardzo duży zespół na
na Łodzi? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź na nie brzmi: mogłabym, ale nie chciałabym. Okay. Dlatego, że bardzo lubiłam indywidualne formy. Brzeglowałam też zresztą na klasach, w klasach indywidualnych, nie nawet dwuosobowych. Czyli film. Czyli laser, radial akurat, jednoosobowa klasa olimpijska dla kobiet. Nie czułam nigdy takiego feelingu do pływania w załodze i do dzisiaj tak jest w żeglarstwie. I nie tylko w żeglarstwie. I nie tylko, ale taka po prostu cecha charakteru. Indywidualizm. Ale taki do pewnego stopnia, bo jednak moja praca, tak jak wspominałam, polega na oddziaływaniach z innymi, na budowaniu relacji, na komunikacji i na pracy z ludźmi. W związku z tym no, to się też zmieniło poniekąd wraz z moim dojrzewaniem przez tych kilkanaście lat. To wracam do mojego pytania. Jako psycholog sportu pracowałeś z wieloma sportowcami, ale też w różnych dyscyplinach i mnie to ciekawi, bo zdążyłem sobie to, co mi się udało odnaleźć. Kolarstwo, wspinaczka, wioślarstwo, szachy, tenis, także stołowy, siatkówka, koszykówka. Pływanie. Ja już nie wiem, żeglarstwo, pływanie. No, żeglarstwo oczywiście. E-sport, lekkoatletyka. W e-sporcie też? Wow. Mhm. Taniec. Taki sportowy, czy po prostu? I towarzyski, i taki, który jest oparty też o zawody. Biegi narciarskie. Biatlon, jeździectwo, zarówno ujeżdżanie, jak i skoki, pływanie synchroniczne, no dużo, piłka nożna. A sporty walki? Piłka nożna, a też, ale tak. Piłka nożna w sensie takim, nie że drużyna, tylko konkretnie. Warsztatowo pracowałam też z zespołami, ale osobami, tak, z osobami indywidualnie, które trafiałem. Czyli sporty walki też? Zdarzały się. I to jest tak, bo ja się fascynuję sportami walki, ale to jest tak, że... Już wszyscy słyszeli. Wytnę. Nie, dlatego wracam, nie wycinaj. Dlatego dlaczego? Wracam, właśnie, bo tu mi się wydaje to przygotowanie mentalne jeszcze ważniejsze niż w innych sportach. Ale to wydaje ci się, przepraszam, że wchodzę w słowo, wydaje ci się tak dlatego, że się tym pasjonujesz. No, pewnie tak. Dlatego, że każda dyscyplina jest inna, w każdej to jest wartościowe, tylko skupiamy się często na innych obszarach pracy. Czasami bardziej na umiejętnościach poznawczych, związanych z selektywnością uwagi, czyli z ograniczaniem bodźców albo z czasem reakcji. Inaczej będziemy pracować ze sprinterem, czy to lekkoatletycznym, czy sprinterem w kolarstwie torowym, którego czas reakcji bywa wszystkim, a inaczej będziemy pracować z zawodnikiem, który uprawia szach albo strzelectwo sportowe. A jeszcze inaczej z kimś, kto uprawia skoki przez przeszkody, bo praca ze zwierzęciem, z bytem, z emocjami swoimi, ze swoim jakby całym jestestwem jest jeszcze inna. A to chyba potrzeba dwóch psychologów. Wtedy tego bardzo często i ludzkiego. Bardzo często nawiązujemy też współpracę z behawiorystą, absolutnie. A ty możesz się przyznawać po pewnym czasie, z kim konkretnie pracowałaś, czy nie bardzo? Chyba że sam zawodnik albo wyrazi na to zgodę z jakiegoś powodu, jeśli zapytam w ogóle o to, albo sam o tym powie. Rozumiem. Bo chciałem się zapytać, z jakimi zawodnikami ze sportów walki współpracowałaś. No nie mogę powiedzieć. Arek może się wstydziłby, bo wyszłoby czwarty raz, że jest pasjonatem. Więc chciałem zadać to pytanie, zazwyczaj, ale nie udało się. Ja zazwyczaj liczę, ile razy odpowiadam w trakcie rozmowy na pytanie, to zależy. A dzisiaj możemy liczyć, ile razy powiesz, że pasjonujesz się sportami walki. To zależy. To jakoś tak mało było. Ale też, a z ilu sportowcami teraz pracujesz? Z około 30. Niesamowite. Jakoś tak? Ale poczekaj, bo to są różne rodzaje współpracy. Tak. Czyli jest współpraca taka jak z Igą Świątek, czyli... Nie ma drugiej takiej współpracy. To taka na maksa współpraca, w sensie, że jesteś z nią na przykład rzeczywiście półtora miesiąca często, albo miesiąc. Tak. Właściwie nie masz dnia bez Igi Świątek. Tak. Aha, a ja się właśnie chciałem spytać, czy to w ogóle w twoim zawodzie jest coś takiego jak praca na wyłączność? Tak, zdarza się, jasne. Jest też praca z innymi zawodnikami, którzy są w tak zwanym procesie, czyli takie procesy, gdzie zdarza się, że jestem na zawodach, obserwuję, wpadam na trening, pracujemy ćwiczeniami podczas właśnie wykonania sportowego. Zdarza się taka praca, w której są to wizyty w gabinecie, raz częstsze w jakimś układzie, raz rzadsze.
zdarza się praca w formule tylko i wyłącznie online, szczególnie właśnie ze sportowcami funkcjonującymi za granicą, w innych strefach czasowych i innych narodowości. I wreszcie bywa też praca czysto taka doradczo-coachingowo-konsultacyjna, która zamyka się w jednym, dwóch spotkaniach po to, żeby coś konkretnego omówić. A taka współpraca komórkowo-mediowa, czyli ktoś ci zadaje pytanie w środku dnia, a ty odpowiadasz, i to jest złota rada. Nie, absolutnie nie. To uważam też zresztą za do pewnego stopnia nieprofesjonalne, no bo nie mogę tego zrobić, kiedy nie znam danej osoby. Nie, 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 ale chodzi mi o to, że już znasz tę osobę, tylko ona ma jakiś... No przecież widzicie, że się, sięgam ciągle po telefon podczas naszej rozmowy. Sięgasz po telefon i dajesz rady. I mniej więcej gdzieś tam... My tu sobie rozmawiamy, a tam przyszli mistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata. Tak, tak. Właśnie dostają... Ktoś chce się umówić, ktoś pyta, co ma zrobić. Zdarza się. Oni jeszcze nie są mistrzami i będą dzięki tobie... W czasie, kiedy się spotykamy, ty robisz z nich mistrz. Na przykład. To zależy. To zależy od tego, to zależy od tego w głównej mierze, właśnie jaka jest charakterystyka pracy z danym sportowcem, czyli trochę na co się umawiamy. Dlatego między innymi ta praca ma pewne granice, że my się generalnie rzecz ujmując na to umawiamy. Czy ktoś dostaje do mnie jakby namiar i może się odzywać pomiędzy sesjami, jeśli ma taką potrzebę, czy ja wręcz proszę, żeby dawał znać na przykład po zawodach i wtedy zdarza się, że ktoś nawet w niedzielę wieczorem potrafi napisać, a ja co do zasady w weekendy nie odbieram już telefonów, czy nie odpisuję na wiadomości, tak? Zapamiętam. Zdarza się, że zdarzają się takie sytuacje, w których wiem, że ktoś jest na zawodach w innej strefie czasowej i daję mu zielone światło na to, żeby zadzwonił lub napisał, nawet kiedy u nas jest noc. Był taki czas w ubiegłym roku, kiedy Iga była w Nowym Jorku na US Open. Miałam pracę w Polsce bieżącą, ja byłam w Polsce i żeglarze, z którymi pracowałam, byli w Japonii na tak zwanym preolimpiku. No i leciałam sobie w trzech strefach czasowych. Zdarza się. Ale poczekaj, bo teraz... Problemy z zasypianiem? Nie. Teraz wychodzi na to, że tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że tak naprawdę chyba tylko Iga, z Igą jest taki kontakt, że ty możesz mówić, że z nią współpracujesz. Tak? Gdyby tego nie było, to byłaby pani psycholog, która współpracuje z Igą Świątek i nie byłoby wiadomo... Kto? Gdybyśmy ktoś by nie chciał. Chcieli, czy gdybyście sobie tego życzyli, to znajdziecie w internecie takie sznurki, po których traficie. Trafimy, bo są takie osoby, które a to oznaczą w poście na Instagramie, a to gdzieś wspomną w jakiejś rozmowie. Bardziej ja nie mam takiej potrzeby czy konieczności wspominania o tym w przestrzeni publicznej. Staram się te osoby szanować i dawać im przestrzeń do tego, że jeżeli chcą powiedzieć, że pracują, to bardzo proszę, mają do tego prawo, ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli nie, to też jest to absolutnie ich prawo do tego, żeby zachować to dla siebie. Iga sama gdzieś od początku głośno o tym mówiła. I też moje media społecznościowe na przykład wyglądają tak, że nawet jeżeli ja jestem na jakimś tam obiekcie, to zazwyczaj Iga się ze mnie śmieje, że wrzucam zdjęcie pustych jakichś tam ławek, trybun albo kosza. Bardzo ładne zdjęcia. Dziękuję. Czarno-białe. Dziękuję, często. A ja robię to z premedytacją, bo po prostu chcę sobie coś pokazać. Zresztą bardzo lubię fotografować, bo to taka forma pewnej regeneracji dla mnie. No ale nie pokazuję niczego, co mogłoby nadać kontekst. I gdzie można byłoby połączyć kropki, że jestem tam albo jestem z tym i tym. Mistrzyni dyskrecji. No, jeżeli ktoś tak o mnie powie, to dla mnie byłby to bardzo duży komplement, bo to jedna z podstawowych zasad etyki wykonywania mojej pracy. Ale też bardzo poważnie brzmi słowo psycholog. Poważnie, tak. Może nawet groźnie. Tak. I to dobrze. Jakby tutaj to jest w porządku. Ale mi chodzi o to, że tak jak ty opowiadasz, jak współpracujesz z zawodnikami w jakim stylu, z tym i tak, to ty jesteś po prostu dobrym duchem. No tego nie możesz wiedzieć na płaszczyźnie tego, jak opowiadam o tym. Nie, tak, ja tak wyczułem. Tak czujesz. Tak. Wiesz co, staram się też niekiedy, kiedy pracujemy właśnie w procesie, dodawać swoją cegiełkę do budowania atmosfery na pewno, do stanowienia oczywiście źródła wsparcia, może to też, jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to w sformułowaniu dobry duch. Natomiast mam nadzieję, że nie brzmi słowo psycholog, czy że nie będzie brzmiało, trochę to odczarowujemy groźnie, bo to też przyczynia się do pewnej stygmatyzacji całej tej dziedziny. To rozmawialiśmy na samym początku. Tak. Że niektórzy się boją. Tak, tak. A z drugiej strony, psycholog też człowiek
Ja w tym wszystkim też staram się trochę człowieczeństwa zachować i mając nawet takie okazje jak ta dzisiejsza, za co bardzo dziękuję i bardzo to cenię, do dłuższej rozmowy o mojej pracy albo o mnie w mojej pracy czasami, mam z tyłu głowy cały czas taką granicę, znowu granicę, słowo klucz, że nie będę wchodziła w szczegóły, że oczywiście zachowuję etykę, że nie deprecjonuję, że właśnie nie wygłaszam poglądów i nie feruję wyroków. I nie muszę się jakoś za bardzo do tego zmuszać. To jest element taki, którym się czuję bardzo swobodnie, jest dla mnie dziś naturalny w mojej pracy, ale z drugiej strony też nie widzę powodu, żeby demonizować ten zawód. I jeżeli mam szansę na to, żeby go trochę odczarować i pokazać, że można w sposób ludzki to robić, a nawet czasami zażartować, to czemu nie? Tak, dlatego się spotkaliśmy z tobą właśnie, to wszystko słychać. A mnie zastanawia, czy są dyscypliny, których nie dotkniesz? Nie lubię sportów motorowych i koniec. Nie. A ja mam jeszcze drugie pytanie do tego pytania, bo to jest trochę na temat, czy już oglądasz juniorski curling? A wiedziałam, czułam to w kościach. Nie oglądam juniorskiego curlingu, ale prześledziłam jakiś czas temu wyniki. Się orientuję, kto, co, gdzie i jak. I nie ma takiej dyscypliny, której bym nie ruszyła, każda mnie kręci. Ja myślę, że curling, a propos curling jest super, kręcenia się, myślę, że pomoc psychologa jest absolutnie kluczowa. Dużo ciekawych przestrzeni tam jest do pracy. Tak mi się wydaje. Koordynacja oko-ręka, czucie, selektywność uwagi właśnie sobie myślę. Ja bym bardzo chciał trenować curling. Czy ja mogę sprawdzić twoje marzenie właśnie? Tak, curling to jest coś, w czym bardzo bym się... Ja bym chciała kiedyś spróbować. No właśnie, ja też. Jeśli słucha nas ktoś, kto może mi zaproponować, tak sobie powiem, pozwolę, żebym mogła spróbować curlingu, to ja bardzo chętnie. Dobrze, to ja wtedy, daj mi znać, to ja wtedy... Mniej więcej raz na roku każdy dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, my mamy jeszcze szansę na olimpiadę. Curlingu. Jest jedyna możliwość, no tak. Nie, już po tobie. Już, nie. Ale wiesz, może ja mam duży talent. Z psychologią bym sobie czuję nie radził, ale sportowo, kto wie. Fascynujący sport. Myślę, że bardzo trzeba tam pracować nad sobą, prawda, żeby się skoncentrować i skupiać. No ale to tylko jest... Nie znam się na tym, więc może tak jest, ale skoro przytaknęłaś, to rozumiem, że zgadzam się, że trochę miałem rację. Tak jest, jak najbardziej. A to ja chcę trochę zmienić teraz klimat. I spytę cię, odnosisz sukcesy ze sportowcami i to jest twoja działka, ale czy na przykład jakby się zgłosił do ciebie artysta, to też przyjmiesz? Pracuję z artystami. Proszę. No bo wszystkie dziedziny, które oparte są o pewnego rodzaju performance, o wykonanie, charakteryzują się bardzo podobnymi schematami pod wieloma względami i pewne mechanizmy są bardzo wspólne i spójne. Biznes, sport, dziedziny artystyczne, edukacja, jak najbardziej. To może powiedz nam, z kim nie współpracujesz? Nie jestem psychoterapeutą. Nie pracuję więc jakby bardzo wglądowo. Nie pracuję z zaburzeniami, z osobami, które chorują na zaburzenia. Wówczas kieruję na psychoterapię właśnie między innymi. Nie jestem też psychiatrą, czyli nie mam możliwości korzystania z farmakoterapii. Oj, to się ludziom na pewno myli. Myli się. To między innymi jest dowód na to, jak bardzo potrzebujemy zwiększania świadomości społecznej, jak wiele jest do zrobienia. To ja mam takie pytanie. Jak wiesz, że sportowiec jest zaburzony, bo jest wielu zaburzonych sportowców, to po prostu mówisz, że nie mam czasu? Czy mówisz, nie, że pan jest zaburzony i ja nie pracuję z zaburzonymi? Nie, absolutnie nie. Wówczas staram się w podstawowym takim zakresie zaopiekować, edukować, wytłumaczyć, co to jest i co można, jak można szukać wsparcia i gdzie. Czyli uświadamiasz, że... Absolutnie. Mhm. I dodatkowo ja też współpracuję z zespołem, mam taką zaufaną grupę, do której kieruję, staram się dawać wówczas bezpośrednio kontakt takim osobom, które sugeruję, że warto byłoby, by skorzystały z psychoterapii. Niekoniecznie muszą to być osoby, które w sposób już zdiagnozowany chorują na zaburzenia psychiczne, co jest naturalne. Dzisiaj w psychoterapii są specjaliści, którzy pracują z osobami chorującymi na depresję, z osobami zmagającymi się z lękiem, z osobami chorującymi na zaburzenia odżywiania, uzależnionymi i tak dalej, ale też są takie osoby, których
trudność w osiągnięciu tego optymalnego poziomu sportowego wynika z tego, że właśnie na przykład ich świat wewnętrzny jest nieuporządkowany. Jest to taka praca i taki zakres, który wymaga tak zwanego większego wglądu niż tylko praca psychologa sportowego. I wtedy też jest to taki moment, w którym zachęcam do podjęcia psychoterapii. A zgłaszali się do ciebie na przykład politycy? Czyli też takie osoby, które też występują? Też zdarzają się zajmujące się też wystąpieniami publicznymi, politycy, liderzy, jak najbardziej. Ty masz jeszcze czas na tych nowych? Jeśli mam, to staram się coś zaproponować. Jeżeli nie mam, to albo kieruję do kogoś z mojego zespołu, albo po prostu kulturalnie mówię, że bardzo mi przykro, ale nie posiadam w tej chwili przestrzeni. Też mam do tego prawo. Czyli wszyscy już właściwie mogą się do ciebie zgłosić. Nie, nie. Ci tacy, no nie, właśnie nie. Znaczy nie, zgłosić się mogą do zgłosić ciebie wszyscy, mogą tak. Wszyscy. Nie, nie z każdym będziesz pracować. Ale rozumiem, że zachęcasz przede wszystkim sportowców, artystów, tak? Nie chciałabym, aby to zabrzmiało jako jakakolwiek reklama. Bardzo zachęcam... Nie, ale to nasze, to my. To kto, my cię bardzo zachęcam przede wszystkim osoby właśnie wykonujące takie zawody, tak jak wspomniałam wcześniej, oparte o performance, do tego, żeby przyjrzały się temu obszarowi na pewno, takiego funkcjonowania pod kątem mentalnym, przygotowania mentalnego. A jeżeli chodzi o moje kompetencje, to tak, to ja pracuję w tym obszarze. Czyli teraz sporo stand-uperów może się do ciebie zgłosić na przykład. Może, no to... może. Ja w Polsce stand-up kuleje, to może pomożesz. No. Właśnie, może to jest ten problem największy. Nie śledzę stand-upu. Sport śledzę, stand-upu nie śledzę. Stand-upu i juniorskiego curlingu jeszcze nie. Tak. Ale to może dojdziemy do tego. Stand-upu nie planuję też śledzić. Ja się też zastanawiałem, bo oczywiście to są różnice, że wiadomo, że twoja praca z tak zwanym dojrzałym sportowcem, który załóżmy, nie wiem, nie chcę tutaj źle powiedzieć, bo każdy jest dojrzały w innym wieku. No ale powiedzmy, że ma 24 czy 25 lat, więc powiedzmy, że jest bardziej dojrzały teoretycznie niż sportowiec, który ma lat 17-18. Ale z twojego jakby doświadczenia, to co jest największym problemem dla takiego młodego sportowca? I nie dzielimy tutaj na płci. Bo bardzo... to jest taki wiek, że wiesz, mogą być używki, mogą być miłości, mogą być kontuzje, które wcale nie są ostateczne i można je przezwyciężyć, ale może ktoś już nie ma takiej siły. No dużo jest. A może być tak zwyczajnie nuda, że ktoś może się już w tym wieku znudzić po 5-6 latach treningów. Bardzo... Miałem takiego kolegę, przepraszam, że tak jeszcze prywatny wątek, który był no, uprawiał jakby dyscyplinę bardzo trudną, bo był to, chciałem powiedzieć, co to było, nie pamiętam, czy siedmiobój, czy dziesięciobój. Jak dla mnie to jest jeżeli jedno mężczyzna, i drugie. To dziesięciobój. Ale chyba, że zastanawiałem jeszcze się, pięciobój czy to nie był pięciobój właśnie. Jeżeli jeden była tam pies. Jazda konna ogólnie, i czermierka, to był to no pięciobój. No i pływanie nowoczesne. Było i tam to jakieś, jest to pięciobój jakieś baseny to o pięciobój godzinie 5:15 w takim wieku, w którym jakby wszystko się w nim rodziło. Próbował połączyć to z nauką, z dziewczynami, z wszystkim, niestety też ze starszymi kolegami i trochę mu to nie wyszło i to ewidentnie według mnie właśnie dlatego, że to był taki wiek, no bo jakby miał 25 lat, to te wszystkie rzeczy już by były za nim. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo życie toczy się różnie i różnie no mam tak, bagaż doświadczeń. Może być. Natomiast jeżeli chodzi o osoby młode, o nastolatków, to często największym wyzwaniem bywa w ogóle już w samym uprawianiu sportu, przejście ze sportu juniorskiego do seniorskiego, cały okres przejściowy. Także w polskiej sportowej rzeczywistości, która wiąże się ze zmianą finansowania, z kadrami narodowymi, przejściami. Dzisiaj, kiedy funkcjonuje program Team 100, to dla wielu jest to bardzo duże ułatwienie w uprawianiu tego sportu, ale nadal jest to ogromne wyzwanie, które także wiąże się właśnie z tym, o czym wspomniałeś, czyli z po prostu etapem dojrzewania. Dojrzewania emocjonalnego, poznawczego, społecznego i wreszcie motorycznego, bo ciało także się zmienia w tym wieku. Idąc, i każdy w innym oczywiście. Trochę na innym etapie jest. I to prowadzi nas płynnie też do trzeciej kwestii, która jest bardzo taka wymagająca, czyli do relacji z trenerami i funkcjonowania w tychże relacjach, trochę czasami zrozumienia tego procesu, troszkę zarządzania nim odpowiednio, indywidualizacji wtedy, kiedy trzeba, nawet w dyscyplinach zespołowych. I te oczekiwania z przejścia amatorskiego, z amatorskiego sportu na zawodowy sport też każdy ma inne, ale być może te oczekiwania mogą być
za duże. Albo ktoś chce... W wypadku olimpijskie. Olimpijskie, wiemy. Tak. Że ktoś chce być za szybko. Świetny w zawodowym sporcie, skoro był świetny w juniorskim. Tak, i czasami absolutnie się to zdarza, więc właśnie płynne przejście, zyskiwanie świadomości, zdobywanie jej, to jedna z ważniejszych kwestii, absolutnie. No to ja właściwie chciałem spytać, czy twoim zdaniem sportowcy, którzy są najlepsi na świecie, swoich dziedzinach. Mhm. Czy to są super ludzie? Nie, absolutnie. Czy to są jakoś lepsi ludzie? To są po prostu ludzie, przede wszystkim ludzie. Zobaczcie, Michael Phelps przed igrzyskami w Rio udzielił takiego bardzo dużego wywiadu Sports Illustrated, w którym opowiadał o swojej drodze po igrzyskach w Londynie, o radzeniu sobie z depresją i z uzależnieniem. Dzisiaj jeden z największych orędowników w ogóle zdrowia psychicznego w sporcie. Trochę to, o czym rozmawiamy od początku, a tego nie nazywaliśmy, że psychologia w sportu to jest coś innego niż psychologia w sporcie, która dotyka też po prostu zdrowia psychicznego sportowca jako człowieka. No więc Phelps o tym mówi otwarcie, jest coraz więcej sportowców, którzy to robią, to co jest powoduje... Bo fizycznie jest zbudowany inaczej niż większość ludzi. Ale właśnie pokazuje tym samym, że można mieć nadzwyczajne predyspozycje do uprawiania sportu, ale nie radzić sobie z pewnymi emocjami, doświadczeniami, cierpieć z powodu bycia opuszczonym przez tatę w wieku 10 lat, bo taką historię ma Michael Phelps, o czym wprost sam mówi. I to pokazuje, że to jest człowiek jak każdy. To może być nadzwyczajny atleta, wypracował swoją nadzwyczajną pozycję, nazwijmy to zawodzie, którym wykonuje. Niemniej, czysto ludzko, ma prawo nie czuć się dobrze, ma prawo być w kryzysie, ma prawo posiadać deficyty. A tak dla sportowca i w ogóle dla człowieka, z twojego punktu widzenia, jest łatwiejsze podejście, żeby mówić o wszystkim, co tam w tobie jest, czy właśnie pewne rzeczy próbować przemilczywać. Ty to pewnie wyczuwasz po różnych rozmowach, ale no bo jest taki stereotyp, że jak ktoś wszystko z siebie wywali, to ma łatwiej, ale czy na pewno? Ważne, żeby przede wszystkim wewnętrznie mieć poczucie, że jesteśmy uporządkowani. Nie każdy ma taką potrzebę i nie każdy chce epatować swoimi doświadczeniami także w przestrzeni publicznej, ale też nawet w rozmowie w gabinecie psychologicznym. Ale łatwiej się pewnie pracuje z oczywiście, taką osobą. Że, oczywiście, że tak, bo wówczas jesteśmy w stanie mieć pewien szerszy obraz funkcjonowania takiej osoby i być może zyskać szerszy kontekst w zakresie tego, z czym się zmaga, czy chociażby tego z innej strony, w jakim obszarze chciałaby się rozwijać. Natomiast tak jak wspomniałam, nie każdy taką potrzebę ma i absolutnie naszą rolą specjalistów jest też to uszanować i w pewien sposób, powiem kolokwialnie, nie wyciągać na siłę, dlatego że to jest coś, co może zadziałać bardzo szkodliwie na cały proces, paradoksalnie. A czy jak podejmujesz współpracę, to też oceniasz potencjał sportowca, taki czysto zawodowy w jego dyscyplinie? Szczerze powiedziawszy, to mimowolnie tak, no bo albo wiem, kto do mnie przychodzi, bo znam tę osobę ze środowiska sportowego, w sensie uprawiania sportu, albo widzę na treningu taką osobę i mając doświadczenie w sporcie, widzę, jak się rusza, jak funkcjonuje, dokładam sobie do tego w jakiś sposób inne czynniki, ale w żaden sposób to nie wpływa ani na moje podejście do pracy, ani na właśnie jakąkolwiek ocenę, bo poza tym, że ja sobie to widzę i to do mnie trafia jako do człowieka sportu, to nie przekłada się w żaden sposób na to, jak oceniam jako psycholog. Jedną z ważnych cech tej pracy i zasad jest to, żeby nie być oceniającym. To jest bardzo trudne. Zgadza się, ale może dlatego nie każdy wykonuje tę pracę. Potrzeba jest do niej pewnych kompetencji, jak do każdej. A jeżeli nawet pojawia się w nas taki komponent oceny i to łapiemy sobie, no to ważne, żeby to się nie przekładało na nic więcej. No ale możesz kogoś poznać i widzieć, że nic z tego nie będzie. Mogę, albo mogę też wejść na trening tenisistki pierwszy i pomyśleć sobie, mój Boże, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Mogę.
Znaczy, nie, oczywiście, no, nie mówisz tego. Nie mówisz tego, natomiast chodzi mi tylko o ten kontekst współpracy potencjalnej z tą osobą. A nie, nie, jeżeli chodzi o współpracę, no to w żaden sposób ja nie warunkuję podjęcia współpracy tym, czy ktoś ma potencjał sportowy, czy nie. Warunkuję możliwość podjęcia współpracy to, czy mam na to przestrzeń czysto czasową, czy jakby czuję, że mogę podjąć taką pracę, czy dana osoba czuje się ze mną dobrze w kontakcie. I tyle, nie, w żaden sposób nie oceniam właśnie pod tym kątem i nie jest to żaden wyznacznik. Tak, podejmując współpracę z Igą, nie miałaś w głowie, że to jest taki potencjał, że ja wiedziałam, jaki to jest potencjał. Ja wiedziałam, jaki to jest potencjał, jak poszłam na pierwszy trening, to powiedziałam, mój Boże, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ale to tylko i wyłącznie. Ale to mówiłaś, teraz mówisz o aspekcie technicznym, tak? Że w ogóle, nie w ogóle o takim ogniu, o determinacji, o pewnej żywiołowości, o pewnej kreatywności. No ale z takimi osobami nie oszukujmy jeżeli się. Spotyka mogę, się człowiek rzadko, prawda? Tak, no jeżeli właśnie. Mogę być częścią takiego procesu, jeżeli mogę być w jakiś sposób też świadkiem, tak jak taki sportowiec się rozwija. No to dla mnie to jest, jako dla psychologa i dla człowieka sportu, wielkie doświadczenie, cenne. Jestem za to też jakby w pewien sposób wdzięczna i absolutnie daje mi to paliwo nuklearne do pracy. No jasne, że to jest oczywiste, rozumiemy to, ale pijemy do czegoś innego, że masz przed sobą zawodnika i wiesz, że nic z tego nie będzie i pod kątem sportowym, a po spotkaniu z nim dochodzi do ciebie, że pod kątem mentalnym też będzie ciężko. I co wtedy? Wiesz, bo ty pani psycholog masz też swoje cele. Jeżeli z kimś pracujesz, to chciałabyś go w cudzysłowie poprawić, popchnąć, żeby on coś z tego miał. I ty jako fachowiec. Jeżeli pojawia się taki wątek w rozmowie, w której ta osoba zaczyna na przykład wygłaszać wątpliwości co do tego, czy sobie poradzi i czy posiada wystarczające umiejętności, to czasami zdarzają się takie sytuacje, które dochodzi w procesie, w których dochodzi do momentu, w którym pada takie stwierdzenie, że może brakuje zasobów wobec tego, może to mało wystarczające. Raczej gdzieś wychodzi z rozmowy, znowu nie oceniam i tak jak powiedziałam, nie jest moim celem absolutnie definiowanie tego, ten potencjał jest taki i przekazanie tego tej osobie, to nie jest moja rola. Ale ja nie wierzę, że nie oceniłaś jednak szans Łukasza na tę olimpiadę w curlingu. Nie widziałam. Widziałaś mnie w akcji. Widziałam cię w akcji, więc nie mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem w akcji, ale... Że ja oceniam, jakby z gruntu oceniam. Już wiem, że na pewno będzie. Ja mam same szybkie, krótkie strzały. Strzelajmy, bo mnie bolą plecy. Strzelają cię plecy. Czy słowo jazda to trochę twoja sprawka? Nie, było już wcześniej. Wcześniej już było. Ale się jeszcze bardziej przyjęło. No, ale to jest doskonałe. To jest właściwie trademark. No tak się zrobiło, nie? Bardzo ładnie. Bardzo nam się podoba. A doszłaś już do serwisowania w tenisie, czy jeszcze mój to trener przed tobą? Postanowił się zajmować pre-seasonem i przygotowaniami do kolejnych turniejów i nie ma dla mnie czasu, nad czym publicznie ubolewam. Czyli jeszcze serw przed tobą. Chciałabym w ogóle wyjść na kort i podbijać. Może będę miała kiedyś taką szansę. I to jest właśnie to moje szybkie pytanie. Czy tobie się zdarza w ogóle odbijać piłkę z Igą? Tak, zdarza mi się dosyć często. Tak? Inna sprawa, że ona się wtedy zabija o własne nogi ze śmiechu, ale zdarza jej się ze mną odbijać. Ale to jest trening mentalny, bardzo ważny. Nie, trening mentalny, to nie jest trening mentalny, to jest chwila luzu też i taka szansa na to, żeby trzymać a propos dobrego ducha. No ale czy luz nie jest treningiem, nie jest składową treningu mentalnego? Nie, to nie jest trening, niech luz będzie elementem regeneracji. Okej, element regeneracji, bo to jest super, wiesz, doświadczenie. To nie jest to samo, co zobaczysz w telewizji. Widać, że ktoś gra najlepiej, ale doświadczenie ale wczoraj tego, pouderzać z kimś, kto jest najlepszy na doświadczenie, świecie. Doświadczenie w moje mizerne tenisowe wczoraj spowodowało, że po dłuższym czasie przerwy ograłam, w ogóle weszłam do klatki squashowej, ale ograłam mojego męża, który mierzy 1,93 m, jest wielkim chłopem i zlałam go
koniec końców w 5 setach, wracając z 0-4, czyli głowa była na swoim miejscu. Nie zawsze szef bez butów forów, chodzi. Nie dam ci forów, jesteś pewna. Okej, tak. Jesteś pewna tego, że nie dam ci forów. Nie, pytałam go, powiedział, że delikatnie lżej serwował niż zazwyczaj, ale poza tym wszystko robił tak jak zawsze. Nie, no wiadomo, nie przyznałbyś, ale przynajmniej... Nie, mamy na tyle szczerą i otwartą komunikację. Jesteśmy oboje ze sportu, pochodzimy, wywodzimy się, więc jakby mi powiedział, że dał mi fory, to bym zrozumiała, a z drugiej strony po co? Ale bolą cię plecy. Bolą mnie plecy, bo funkcje plecy przyjęły funkcję tylnej taśmy tak zwanej. A ja proponowałem poduszkę. Na poduszka temu nie pomoże, oj nie. Czyli Iga na pewno nie daje ci forów, jak razem odbijacie. Iga musi się powstrzymywać od śmiechu, żeby w ogóle trafić w piłkę wtedy, kiedy razem odbijamy. Czyli masz sposób na to, żeby z nią wygrać, tak? Jasne. Nie no, wiesz, to jest jakaś taktyka i strategia. Wygrana przez śmiech, czy też przez brak śmiechu. Oczywiście, zwycięstwo się nie sądzi podobno. Tak. Czyli jednak niech ci stand-uperzy się zgłaszają. Tak. Masz wprawę w rozśmieszaniu ludzi, tak? Też przy okazji. Tak, może tak, może coś w tym jest. A jakie masz teraz cele? Najbliższe, no nie wiem, teraz to jest dziwne pytanie w dobie koronawirusa oczywiście, ale jakieś takie twoje prywatne, czy może masz jakiegoś zawodnika, zawodniczkę, z którą pracujesz, a my jeszcze i nikt o tym nie wie, czy to jest oczywiście... Wiecie co, ja nie mam... Australian Open. No musisz mieć jakieś swoje cele jako pani psycholog. Ja nie mam takich celów sportowych związanych z zawodami jak sportowcy. Oczywiście, jeżeli funkcjonuję w sztabie, to mamy jako sztab IGI na przykład pewne cele. Natomiast ja jako psycholog nie mam swoich celów wynikowych w kontekście zawodników czy teamów, z którymi współpracuję. Powiem górnolotnie może trochę, ale moim celem jest to, żeby solidnie wykonywać swoją pracę, żeby to, czego się podejmuje, zachowała wysoka jakość. Moim celem nieustannie jest to, żeby balansować pomiędzy pracą i moją regeneracją, bo to jest dla mnie absolutnie ekstremalnie istotna kwestia, żeby znajdować na to czas, przestrzeń, żeby o tego pilnować i o to dbać, co jest moim trochę celem prywatnym właśnie. Ale takich czysto wynikowych, doprowadzam kogoś do czegoś, pomagam w tym i w tym, żeby zdobył to i to, nie mam, nie. Mamy cele w pracy z poszczególnymi zawodnikami, są ustalane szczególnie często na początku takiej współpracy, niemniej one też nie zawsze są takie skonkretyzowane dotyczące konkretnej imprezy, bardziej dotyczą pewnego procesu przepracowywania jakichś rzeczy, czy wypracowywania narzędzi. Piękna odpowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja mam już jedno pytanie. To więc samo co ja? Pewnie tak. Proszę bardzo. Jak żyć? Po swojemu. Jeszcze nikt nam nie odpowiedział w ten sposób. Taki tak, prosty. Żeby nie naruszać wolności i przestrzeni innych osób. I to jest taki drugi po tym, że nauka niech nie będzie o kolejną opinią, to tak bym powiedziała. Chociaż ten drugi człon odpowiedzi potrafi wykluczyć pierwszy. No, ale ponieważ człowiek jest istotą społeczną, jak jeszcze brzmi tytuł jednej jeszcze z książek. Świetna książka. Tak, to myślę, że warto jest to brać pod uwagę, bo żyć po swojemu może oznaczać jednocześnie, że możemy żyć i pozwolić żyć innym. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Daria Abramowicz była gościem Wywiadowcy Podcast. Trochę się czuję, że taki tutaj spokój dzięki tobie zapanował i z Arkiem jesteśmy spokojniejsi. Czyli nie jest groźnie, tak nie, jak powiedziałeś, że psycholog się kojarzy, że jest groźnie. Dobry duch, tak jak mówiłem, tak. To po pierwsze jest tak jakoś ciepło, miło się zrobiło i szanse olimpijskie się pojawiły. I wybrzmiało silne tak, zainteresowanie tak. Sportami walki, nie zapominajmy. Sporty walki są najważniejsze. Jak się przebiło, a ja po spotkaniu z tobą uwierzyłem w siebie. Okej, okay, super. Tak. Czyli jak to mawiał bohater jednego z najsłynniejszych polskich filmów, słuchajcie, dotknął i poładował. Wszystko się zgadza. Dziękujemy ci dzięki bardzo. Dzięki. Piękne. Pa.